A dzisiaj to trzeba powiedzieć, że polecimy grubo, gdyż zagram też, znaczy zagram, to się okaże. Będę brał udział jeszcze w późnym wtorku dla utytułowanych, który startuje o 23:00. Tylko tam myślę, że będę komentował Dudę, ale zobaczymy. Jak Duda nie będzie grał, no to wtedy ja sobie zagram. Także dzisiaj jest strumyk o 17:00, a też o 23:00. Także wtorki dla utytułowanych będą naparzane. Więc oczywiście dzisiaj będzie próba bicia rekordu. Wykrzyknik rekord i na YouTubie, i na Twitchu. Komenda powinna działać, więc możecie sobie obczaić, jaki to jest mój rekord i jaki jest rekord Jana Krzysztofa Dudy. Troszeczkę potrenowałem, można powiedzieć, blicki. Podbiłem mój ranking, także zobaczymy, czy będzie to miało odzwierciedlenie we wtorku dla utytułowanych. No właśnie, widzę, że z jakiegoś powodu ta komenda nie działa, ale chyba w ogóle nie działa. Dobra, wyłączę i włączę i to zazwyczaj pomaga. Spróbujcie wobec tego teraz wykrzyknik rekord. Dobra, może literówkę jakoś zrobię? Nie no, ewidentnie jest wykrzyknik rekord. Dobra, to wrzucę wam ręcznie. Z jakiegoś powodu na YouTubie nie śmiga, ale na Twitchu śmiga. No to dziwna akcja. A, dobra, wystartowaliśmy. Okej, no to lecimy w takim razie. Pierwsza partia jest tutaj grana. No właściwie nie wiem, chciałem powiedzieć, że obrona królewsko-indyjska, ale w sumie zmieniłem w trakcie zdanie i może obronę Niemcowicza sobie tutaj zagramy. Z jakimś gigantem z Ameryki gramy, drodzy widzowie. Także tutaj nie ma lekko. Co ciekawe, w pierwszej rundzie dobrałem niżej notowanego rywala, a to oznacza, że jestem w górnej połowie zawodników grających we wtorku dla utytułowanych. Ostatnio byłem w dolnej połowie, także zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra, więc ja tutaj robię roszadkę. Więc to jest oczywiście bardzo klasyczne podejście. I ja teraz chcę zagrać D5, chcę podważyć to centrum oponenta. No i oczywiście później oponenta tam dociskać. Więc zagram sobie skoczek C6. Później mój plan B6, skoczek A5. Ja będę chciał oczywiście zdobyć piona z C4. Wydaje mi się, że jest to taki bardzo prosty plan, a zarazem bardzo złośliwy plan, bo rzeczywiście przeciwnik tutaj może mieć spore problemy z defensywą tego pionka. Natomiast trzeba oczywiście uważać na jakieś wygibasy na H7, to jest znana sprawa. W związku z tym ja gram sobie po prostu skoczek E8. No i że tak powiem, moja idea jest tutaj prosta, czyli chciałbym sobie wrzucić skoczek D6 i tego piona z C4 atakować. Przeciwnik mi przeszkodził, ale jak tędy mnie nie wpuszcza, to z drugiej strony uderzam, więc w ten sposób się przestawiłem. No i teraz pozostaje pytanie, co tutaj zrobić dalej, no bo rzeczywiście skoczek D6 zagrać nie mogę. No to zagram wobec tego hetman E7 i teraz skoczek D6 już chcę zagrać, a być może w ogóle będę chciał zabrać tego pionka z A3. Już widzę, że komenda działa. Dawid, będziesz komentował Tighty Tuesday nocny? Tak, zgadza się. O 23:00 będę komentował wyczyny Dudy, a teraz próbuję samodzielnie coś tutaj ugrać ciekawego. Dobra, oponent ewidentnie chce tutaj na D6 wymienić, ale dobra. Ja przede wszystkim staram się w tym blicu nauczyć szybkiego grania, bo ja mam taką tendencję, żeby na spokojnie pomyśleć, pokombinować, a tutaj na tym blicu trzeba stawiać na intuicję i po prostu na rachuciachu trzeba lecieć, co nie jest moją ulubioną formą gry w szachy. Dobra, przeciwnik E5, no to tak, mogę zabrać tego piona z C4, ale wtedy przeciwnik będzie tutaj atakował. Kurczę, czy ja podstawiłem goniec bije H7?
Czekajcie, bicie na c4, goniec h7, król h7, skoczek g5, król g8, hetman h5 i mat. I mat, widzowie, i nic tutaj nie jestem w stanie zrobić. No dobra, więc niestety z bólem serca muszę tutaj zdecydować się na posunięcie skoczek F5. No skoczek F5 nie jest dla mnie wymarzonym ustawieniem, chociaż prawda jest taka, że jak przeciwnik zbije tutaj, to cały czas ta pozycja mi się podoba, bo oczywiście zawsze będzie oponent miał problemy związane z tym pionkiem na C4, więc... Nie jest to kierunek, w którym chciałem iść, ale wydaje mi się, że cały czas jest to grywalne. Dobra, ze strony oponenta nastąpiło D5, czyli tutaj ewidentnie przeciwnik będzie chciał po prostu mnie długoterminowo gnieść, więc ja tutaj koniecznie muszę zacząć wierzgać, bo jeżeli nie, no to mnie tu przeciwnik po prostu zajedzie, więc spróbujmy wrzucić posunięcie F6, zobaczymy co przeciwnik ma na to. Od razu na primowie sobie odbijamy. Trochę się tutaj pcham w gips, trzeba powiedzieć. Cześć Dawid, niestety musisz włączyć czat tylko z emotkami, tak każe Czesko. Aha, a to nie wiedziałem. No dobra, to nie zwróciłem uwagi na jakieś nowe reguły. Dobra, przeciwnik G4, więc jest tutaj agresywne podejście ewidentnie z jego strony. I co, skoczkiem za bardzo nie mam gdzie tutaj odchodzić. No dobra, to z braku laku trzeba pójść na H6. Dobra, i tutaj paradoksalnie wydaje mi się, że to jest okej pozycja dla mnie, bo wygląda jakbym miał zostać za momencik zamatowany, ale prawda jest taka, że pozycja wygląda dosyć niebezpiecznie dla oponenta. Dobra, on chce zbić mojego pionka. No to ja, złośliwy zawodnik, oczywiście mu tego piona nie oddaję. No i myślę, że chciałbym wymienić gońca przeciwnika, więc goniec bije na C4 i tutaj, tak jak widzicie, udało mi się zrealizować ten mój pierwotny zamysł, czyli zdobyć tego pionka. No i dobra, i teraz bijemy na E5 i tutaj wydaje mi się, że przeciwnik już ma bardzo realne kłopoty. W razie potrzeby sobie odbijam luzik arbuzik. Być może było coś lepszego, ale wiecie, mam 20 sekund, więc staram się tutaj na szybkości podejść do tematu. Dobra, więc zbiję sobie na F2, zagram sobie wieża F8 i gdzieś tam będę szukał jakiegoś mata. Dobra, chyba mogę sobie pozwolić na taki ruch. Bo na wieża tu mam wieża F1, tak? I hetmana nie tracę, chyba że coś przeoczyłem. I grożę w ogóle matem w tym momencie. Dobra. No i co na to? Zbiję. Zbiję. I wieża F3. A, 5 sekund, kurczę. Dobra, szach, bicie. Tyk. No i teraz trzeba króla gdzieś aktywizować. Dobra, cyk, zróbmy. I idziemy królem pod pionka, nie? Więc klasyk. No i to powinienem wygrać. O kurde, ale napięta partia! Ale napięta partia, widzowie, ale oponent został ustrzelony, także nice. Dobra, i coś widz pisał, że trzeba... Emote only, tylko właśnie na jakiej podstawie?
Tak twierdzisz, widzu. Ja w żadnym wypadku nie sądzę, że kłamiesz, tylko wiesz. Muszę sprawdzić. A gdzie ty to, widzu, przeczytałeś o tym Titan Tuesday, że trzeba emote only? Do jaskółki tak napisali? Dawidzie, opłaca się kupić twój kurs przyspieszonego smoka, jak mam 1200 elo? Wiesz co, wydaje mi się, że jak masz 1200 elo, to raczej nie ma takiej potrzeby. Ogarnij sobie moje nagranie na YouTubie. Tam na Czeską Polska znajdziesz poradnik do przyspieszonego smoka i myślę, że na 1200 to ci wystarczy. Chyba, że chcesz więcej się pouczyć, to możesz sobie kupić, ale raczej nie będzie ci to bardzo potrzebne. Dobra, to najwyżej sędzia turnieju mi napisze, że żebym wyłączył czat, ale luz. Dobra, no to lecimy w takim razie. Runda druga. No i lecimy tutaj E4 na jakiegoś potężnego arcymistrza. Być może jakiś Taimanow wleci. Dobra, więc co ja zagram? No zagram goniec E3. Na ten moment podejdę do tematu klasycznie. Tutaj oczywiście długa roszada, bo jesteśmy agresywnymi zawodnikami. No i teraz albo przez goniec C7, albo przez goniec B4 można tę pozycję rozgrywać. To są takie dwa, można powiedzieć, główne sposoby na podejście do tej sytuacji, ale biorąc pod uwagę, że przeciwnik coś tutaj myśli, no to podejrzewam, że coś chytrego chciał wrzucić. No dobra, więc lecimy tutaj klasyką. Jeżeli on zagra przez D6, to ja wtedy gram goniec E2, gram goniec E2 i walę po prostu G4. I moja idea jest taka, żeby go tam ubić na skrzydle królewskim. Dobra, B5, no to rozumiem, że on chce zagrać B4 i mojego piona z E4 sieknąć. No i teraz pytanie, czy ja mogę sobie pozwolić na jakieś agresywne wygibasy w stylu bicie na C6 i zagranie E5. Wiecie co, nie będę nad tym myślał, bo jeszcze coś wymyślę, więc zagram E5 i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra, przeciwnik podjął tutaj wyzwanie. No i teraz co mogę? No mogę zbić na F6, on zbije na C3 z atakiem na mojego hetmana. Wymiany do spodu na C3 na pewno nie wyjdą mi na zdrowie. Wtrącenie goniec F3 wygląda bardzo logicznie, bo jak on zbije, no to wiadomo. A jeżeli zagra D5, to już sobie odejdę i będę miał piękne pole D4 dla mojego skoczka. Więc wydaje mi się, że mogę w ten sposób do tematu podejść, chociaż kto wie, może warto było wymienić. Dobra, przeciwnik idzie na aktywność, to jest oczywiście bardzo dobre podejście z jego strony. Aktywność, podstawowa sprawa, ale ja zbiję i chyba tak czy siak wrzucę tego skoczka na D4, bo ten skoczek na D4 jest po prostu bardzo aktywny. No i teraz będę musiał dalej pokombinować, w jaki sposób atakować. No takim klasycznym sposobem, no to jest po prostu G4. Okej, hetman tutaj. No to oczywiście on chce zbić. No ja bym nie chciał, żeby on zbił, więc zagram sobie po prostu król B1. No i nastąpiła krótka roszada, tego się spodziewaliśmy. No to siekniemy G4. Oczywiście tutaj muszę uważać na zegarek, bo pod presją czasu to mnie oponent złoi. Więc okej, on tutaj, ale w najgorszym wypadku jestem w stanie zagrać B3 i się obronię.
W związku z powyższym wydaje mi się, że lecimy F5, żeby jak najszybciej wrzucić F6, rozbić pozycję jego króla, no i później go zniszczyć po prostu na skrzydle królewskim. Trochę mówiąc szczerze, ten pionek E4 mi pomaga. Dobrze, że nie grałem, żeby zdobyć tego pionka, bo on jest mi kompletnie niepotrzebny w tej konfiguracji, co zabawne. Okazuje się, że on świetnie blokuje tego gońca i to jest dla mnie super. No dobra, więc jakąś F6 na pewno będę tutaj kminił. Dobra, związanie. No to domyślam się, że jakiś goniec C5 nieprzyjemne wisi w powietrzu, więc zagrajmy po prostu hetman F2. Nie widzę powodu, żeby tak nie zagrać. Jeżeli on zagra goniec D5, ja B3, to w razie potrzeby tu przestawię się do defensywy. Takie coś. No F6 oczywiście mi się tutaj rzuca w oczy pierwsze, ale po F6 on sobie odejdzie i za bardzo tam dalszego ataku nie widzę. Więc wobec tego może zacznijmy od wieża F1. To wydaje mi się logiczniejsze, bo teraz będę chciał zbić na E6. Będę chciał zbić na E6, żeby później wjechać na F7. Jak on się cofnie wieżą do defensywy, to wtedy F6 już jest wygrywającym ruchem. Więc wydaje mi się, że cała koncepcja ma tutaj zacny potencjał, bo on za bardzo nie ma jak kryć tego pola F7. No chyba, że zbije, ale otwarcie linii G, no to wygląda pieruńsko ryzykownie. No tutaj obawiam się, że jakieś A4 goniec D5 może być złośliwe, ale no w najgorszym wypadku to królem będę tu zasuwał, albo zagram B3, oddam materiał. Dobra, więc walimy tutaj B3 oczywiście. On się cofa do obrony. I teraz co dalej? No bo tak, pion E5 będzie wisiał. No mogę zbić na E6. Mogę zagrać F6. Nie wiem, co tutaj będzie miało potencjał. No dobra, no bicie na E6 to musi być tutaj ok. Chociaż no te jego gońce naprawdę nieźle tu wyglądają, a obaj mamy bardzo mało czasu na liczenie. O tak o po prostu mówisz. Dobra, dajmy szacha. Może coś takiego? Kurczę, ten punkt C2 trzeszczy, ale... Bo ja chcę wjechać w ogóle na D6, żeby tutaj wybić. Aha. Oj, mat. Kurde. Ajajaj, no jednak better player, kurczę no, ale wydaje mi się, że był potencjał w tej sytuacji. Propitunio. Dobry troll. Kurczę, no nie wiem co... Coś tu było, widzowie, na rzeczy. Zobaczmy, bo partia była bardzo dobra, no ale pod presją czasu wyszła siła gry arcymistrza, nie? E5 od razu. Nie. Tutaj Stockfish zmienia zdanie. Dobra, no bicie na C6 chyba ok. I E5, B4, goni... No tutaj wydaje mi się, że wszystko bardzo dobrze zagrałem. I teraz bicie na F6 jest lepsze. A to mi proszę wytłumacz, drogi komputerze, dlaczego to jest dobra pozycja? A, bo C4 mam! O,
No to C4 przyznam szczerze, że nie widziałem i teraz rzeczywiście mam zarąbistą aktywność. Kurczę, no, szkoda, szkoda. No, ale gość 2900, czy znam tego zawodnika? Nie, nie znam. No, lepszy był. Lepszy był ewidentnie. Także trudno. Pierwsza porażka w tym turnieju. Gramy dalej. Zobaczmy, czy ktoś ze znajomych jeszcze gra. O, Kuba Fus gra. O, jen, to chyba wygra, co? A szkoda mi tej partii, bo nie, ciekawie było. Wydaje mi się, że był potencjał na pokonanie tego zawodnika. Dawid, nie musisz tak dużo gadać, podczas partii tracisz skupienie. No wiem, no ale kurczę, wiesz, no, na tym polega stream, że gadam. Jakbym tylko siedział i grał, to nudy. Widzisz to, gdybym nie gadał, to kurczę, 2700 może bym wbił, nie? Tutaj chyba GG, dwa piony w plecy. Nie wiem, czy dwa piony. No, praktycznie w sumie, tak można powiedzieć, myślę. Bo tutaj wieża jest poza grą całkowicie, broniąc tego piona, nie? No i mat. No dobra, a jeszcze grają. Myślałem, że już kolejna gierka. Tutaj remis i tu jeszcze grają. O kurczę, jaki ciekawy układ. Dwie wieże na hetmana. No pewnie jakiś remis przez wiecznego szacha, ale zobaczymy, co będzie. Inna sprawa, panie Pawelek, że ja nie umiem nie gadać, jak streamuję. To jest po prostu taka siła przyzwyczajenia, że jak odpalam streama, to po prostu, wiesz, włącza mi się tryb gaduła i nie umiem grać nie gadając. No dobra, więc padł tutaj remis. No to lecimy wobec tego runda trzecia. Póki co 50% na moim koncie. Zobaczymy, czy rekordzik uda się pobić. Będziemy aktualizowali co tydzień mój rekord i rekord Dudy, także wykrzyknik rekord możecie sobie obczaić. Dobra, obrona sycylijska, to ja idę w wariant Swierzchnikowa. Grałem z Lewim Rozmanem i to czterokrotnie i czterokrotnie zebrałem Lańsko. Wiecie, że nawet analizowałem ten wariant kiedyś? Kurczę, tylko nie pamiętam. Chyba skoczek D4 było tutaj ciekawym podejściem. Coś takiego kojarzę. To całkowicie na pamięć poleciałem. Bo no, skoczek B1 no, to jest głupim ruchem, nie? To nie trzeba być arcymistrzem, żeby to zrozumieć. Natomiast zawodnicy, wiecie, sobie szykują tego typu dziwne akcje, żeby gdzieś tam zaskoczyć i ukąsić. Dobra, czy ja się ciebie boję? Troszeczkę może, ale tego piona chyba poświęcę tak typowo, nie? Dobra, zagrajmy H6. I wiecie co? I zbiję po prostu i zobaczymy, co on ma na to. I będę grał po prostu bez pionka, ale wydaje mi się, że będę miał tutaj całkiem niezłą inicjatywę. A, tylko że to będzie bez dwóch pionów. Nie, dobra, jednak ta idea była do kitu. Dobra, więc to było po prostu głupie, widzowie. Ale tutaj możemy poudawać, że miało to sens, więc zagrajmy goniec B7. No bo jednak ten skoczek z B1 jest taki zamknięty i po prostu sobie myślałem, że będę miał jakąś, wiecie, ciekawą inicjatywę w zamian za to. Ale teraz tak jak na to patrzę, to wydaje mi się, że z tej inicjatywy po prostu nic nie będzie. Chociaż może? Dobra, bo gram hetman G6, więc tutaj idea jest łopatologicznie prosta, czyli chciałbym sieknąć oponenta na G2 i to jest moja główna idea. No tylko problem jest taki, że wszystkie, dosłownie wszystkie końcówki są tutaj dla mnie przegrane. No dobra, przeciwnik nie wpadł tutaj na naszą ideę. No to kurczę, no spróbujmy odbić chociaż tego jednego pionka. Chociaż ten jeden. Oj, C3, masz ci los.
Dobra, całe szczęście. A nie, nie mam tutaj szacha, cholera. No nie widziałem tego całkowicie, przyznaję się bez bicia. No dobra, więc to jest przegrana poza. No dobra, mówi się trudno, żyje się dalej, sprawdzimy ten wariant, na kolejną partię już będziemy wiedzieli, jak na to reagować. Nie no, to skoczek D4 to była ewidentnie zbyt optymistyczna idea z mojej strony. No dobra, coś się tutaj oponent delikatnie zaciął. No, z całą pewnością przeciwnik ma świadomość, że ta pozycja jest kompletnie wygrana i chciał jakoś natychmiastowo mnie ubić. No dobra, no ja tutaj kończę rozwój, bo co mi pozostało. Nic tutaj mądrzejszego nie wyczarujemy. No i dobra, idziemy na wycieczkę, tak? Nic tutaj mądrzejszego nie mamy. Więc tak, moja idea w tym momencie jest taka, że oj, czy ja hetmana podstawiłem? Nie, jeszcze nie. Dobra. Bo tutaj jakieś wieża A6 mi się rzuciło w oczy, ale póki co to nie działa. Po szachu, no to mogę się cofnąć nawet. Więc tak, a co, ty weźmiesz pionka po prostu? No dobra, no jak weźmiesz pionka, to weźmiesz pionka. No ja nic na to nie jestem w stanie poradzić, więc muszę się zgodzić. No dobra, więc tak, mamy tutaj 3 pionki w plecy, więc jest to oczywiście fatalna sytuacja z matematycznego punktu widzenia. Z praktycznego punktu widzenia ta sytuacja też jest beznadziejna, więc krótko mówiąc jesteśmy w bardzo beznadziejnej sytuacji. Ale nie z takich tarapatów się wychodziło. Także spróbujemy tutaj coś, wiecie, zakręcić na punkcie F2. Dobrze, przeciwnik oczywiście wymienia hetmany. No jest to słuszne podejście z jego strony. No i teraz co my na to? No mogę wieża F4, ale wtedy wieża E1 i nie mam nawet żadnych możliwości, żeby coś zadymić. Dobra, grozi tutaj taki tryk, więc zagrajmy wieża B8. Dobra, zagrajmy wieża B8, pionek wisi, on sobie obronił i goniec D4. Skoczek C3 on nie może zagrać, bo dostaje mata na pierwszej linii. A wydaje mi się, że jak zgarnę tego pionka z B2, to już mamy naprawdę niezłe szanse, żeby to ustać. To już wtedy szanse są naprawdę niezłe. Dobra, chyba nie opyla się wymieniać wież, więc nie wymieniam. Wracam sobie gońcem na aktywne pole. No i teraz tak, no mamy na czysto pionka w plecy, więc to jest oczywiście fatalna końcówka. No i teraz kwestia jest taka, że w sumie opłacałoby nam się wymienić lekkie figury. Więc w sumie może zagrajmy o taką. Dobra, nie wiem, mam 20 sekund. Więc lecimy na szybkości. No dobra, no i czekamy. Czekamy tutaj, zobaczymy co oponent zrobi. Dobra, jedziemy na wygraną, widzowie! Tłumacz się, spryciarzu!
Najpierw jednego piona skubniemy, cyk. I teraz drugiego skubniemy, cyk. No i to jest remis, niestety. Poszczęściło się gościowi. No dobra, widzowie. Także Ez, myślę, że tutaj połowicznie ustrzelony oponent. Bez trzech pionków byłem. A jednak remis tutaj ustaliśmy. Mało tego, finalnie to oponent się tłumaczył. Także Esosito, widzowie. Ale muszę sprawdzić, o co chodzi z tym skoczek AB1. Bo pamiętam, że szykowałem to na gościa tego. Jak on się nazywa? Kurczę, taki młody IM pod 2600. No nie pamiętam, jak się nazywa. Dobra, skoczek D4 jest głupie, więc co tutaj? A, goniec E7 po prostu. Lepiej jest zagrać. I bicie na F6, bicie na F6, skoczek D5. Aha, i przechodzimy do podobnej pozycji jak główny wariant, tak? I po prostu sobie gramy w szachy. No dobra, spoko, spoko. Na drugi raz będziemy już wiedzieli. No więc cóż, jesteśmy na 50%, więc jeżeli chodzi o bicie rekordu, no to nie ma lekko, ale oczywiście lecimy do przodu. Ważne, że nie przegrano. Oj, tutaj chyba GG, co? Choć zapachniało delikatnie jakimś patem, ale to już chyba luzik arbuzik. Dobra, więc co, ostatnia partia? Nie, jeszcze ktoś gra. O kurczę, wieża na skoczka. I 50 ruchów już minęło. Dobra, więc lecimy, partia czwarta. Po czwartej rundzie będzie przerwa 6-minutowa w turnieju. Dobra, więc wykrzyknik rekord. Kto teraz przybył, niech sobie odpali, zobaczy, no i lecimy z kolejną partią. Obrona francuska w porząsiu. Ja tutaj bardzo lubię wariant Vinavera grać. Hetman D7, czekajcie, to jest do gry. Dobra, Hetman G4 jest tutaj ciekawą ideą. Okej, okay, przeciwnik się wycofał. Wbrew pozorom ma ta pozycja sporo sensu. Ponieważ przeciwnik zabezpieczył czarne pola, a potem będzie chciał wymienić swojego mizernego gońca. Więc wbrew pozorom granie goniec B4 i goniec F8 z powrotem jest naprawdę ciekawym podejściem. Sam to wielokrotnie grałem czarnymi. Dobra, więc tutaj skoczek G5, zakładamy jakąś delikatną presję, symboliczną, ale jednak na punkt F7. Chodzi mi o to, żeby przeciwnik nie ewakuował swojego króla, bo jeżeli się po prostu schowa, no to wtedy będę miał problemy, no bo nie bardzo będę miał jak zaatakować, tak? Dobra, więc tutaj odbijam wieżą. Oczywiście nieśmiało zerkam już na tego pionka na H5. Tutaj co, jakiś szach, tak? Ale do takiego szacha się chyba za bardzo nie boję. Jeżeli mi tutaj szacha na B4 da, to mam na myśli. Wiecie co, tak się zastanawiam, czy nie mogę wtedy król D1 w ogóle zagrać. Prawdopodobnie po szachu król D1 jest delikatną przesadą, ale może. Okej, okay, skoczek B4, no to tego w ogóle nie braliśmy pod uwagę. A tutaj groźba jest solidna, gdyż grożą po prostu widły na D3 i to już jest grubszy problem. No ale cóż, tak to bywa, kiedy się króla na środku szachownicy zostawia pod zadymkę. No dobra, więc tak, bicie na H5 to dostaje lanie. Jak tutaj puszczę, no to też dostaje lanie, więc właściwie nie zostaje mi chyba nic innego niż po prostu odejście królem i przyznanie się, że poszedłem tutaj w złym kierunku. O kurczę, no niestety tu ma bronione, niestety tu ma bronione. No dobra. Chciałoby się taką roszadę zrobić, nie? Ale nie da rady. No to co? Zostaje nam wobec powyższego A3? Nie, A3 to mi wjedzie tutaj, mnie ubije. Goniec D2? To
To wtedy skoczek D3 wysoce nieprzyjemne. Odchodzę i tracę na B2. Więc co, A4, żeby go zagonić, żeby tutaj dał mimo wszystko tego szacha? Albo... Nie, nie ma żadnego albo. A przynajmniej ja nie widzę żadnego albo. No dobra, no to wydaje mi się, że pozostaje nam ruch hetman F3. Nic tutaj mądrzejszego nie dostrzegam. I po prostu będę chciał zagrać hetman E2. Po prostu będę chciał zagrać hetman E2. No wydaje mi się, że przejście do końcówki będzie bardzo, bardzo spoko. Tylko, że no, przeciwnik z całą pewnością nie będzie chciał nam na to pozwolić, tak? Dobra, chyba teraz A3 już mogę zagrać. Może czegoś nie widzę, no bo na szacha mam tutaj. Ale nie, A3 widły bicie tutaj. Więc to nie wchodzi w grę. No to zostaje nam taki biedny ruch. No ale to już ewidentnie oznacza, że cała pozycja jest biedna. No i ten ruch to potwierdza. Bo oczywiście wisi mi wieża. Aj, bicie na D4. A, no to po ptokach. Totalnie nie widziałem tego. Nawet nie mam gdzie hetmanem odejść, ale to okrutne. No i teraz on może wymienić hetmany i mam kompletnie przegraną pozycję. Znaczy tak czy siak mam kompletnie przegraną pozycję, ale wiecie, tak jeszcze mógłbym o czymś marzyć, a tak to już totalnie nie będę mógł nawet marzyć. No ale dobra, zobaczymy. Może coś tutaj głupiego oponent odwali i pozwoli mi to uratować skórę. Coś długo się zastanawia. No w sumie ja mam 10 sekund. Więc może sobie pomyśleć na chillku. No dobra, no nie mam nawet żadnej groźby, więc w sumie nie wiem, o co gościowi chodzi, tak szczerze. Skoczek C2 to akurat hetman F4 i coś tam jeszcze będę świrował, ale tutaj mata nie ma. No to gramy jeszcze. No tak, przez chwilę przynajmniej. Trochę mało pionów mam, co? Ale mam skoczka, więc cały czas marzę w tej pozycji, ale chyba moje marzenia się skończyły. Aj, karamba! No niestety, zbyt optymistyczne moje podejście z królem na środku szachownicy. Także zobaczmy, co tutaj poszło nie tak.
Polish Fighter 3000, jest to Jan Krzysztof Duda. Jakim cudem, widzu, możesz o tym nie wiedzieć? Tyt. Dobra, więc zobaczmy, co tutaj poszło nie tak. No więc tak, to goniec F8, tak jak mówiłem, ciekawa sprawa. W ogóle teraz będziemy mieli 6 minut przerwy około. Po czwartej rundzie jest przerwa 6-minutowa zawsze. A tam jeszcze na pewno grają. Dobra, więc goniec F8, skoczek C2 zbyt optymistyczne, skoczek F3 trzeba się było po prostu rozwijać i goniec G5. Goniec G5 w sumie bardzo dziwne posunięcie, żeby wymusić H6. No dobra, w sumie racja, zawsze jest to jakiś punkt zaczepienia i coś tutaj można podziałać dzięki temu. No dobra, nie jest ta pozycja prosta do gry. A tak jak ja to zagrałem, to już taki totalny wałek był. Nie, ta pozycja jeszcze była grywalna, co ciekawe. Ale skoczek G5 to już... zdecydowanie... zbyt optymistyczne. Ale w sumie jakbym tego króla schował... jakbym tego króla schował, to wydaje mi się, że jest ciekawie. No tutaj wiecie, jakieś goniec D2 i bym się przebijał na królewskim, no. Mogłoby mieć to sens. No ale dobra, trudno. Zbyt optymistycznie poleciałem i zostałem za to ukarany. Janek wygrał jakąś śmieszną partię. No to zobaczmy. Co to zaszło u Janka? Krzysztof napisał, że ciekawa. Okej, tu jakiś atak wyszedł w ogóle. Okej, tu jakaś bardzo wygrana jest pozycja po ruchu D6, co ciekawe. A, bo po D6 grozi skoczek D5 z atakiem na hetmana i wjazdem na F6. Okej, ale Duda zagrał H3, nastąpiło A3 i po skoczek H5 się poddał oponent. A, ja wiem, co on tu przeoczył, widzowie. Ale jajca, bo obaj zawodnicy sobie policzyli, że po biciu na H5 jest wieża G3 i mat, ale przecież jest goniec G4. I po H-bije G4, H4 i czarny jeszcze żyje. Ale jaja. No to ciekawe, rzeczywiście, ale no to tylko pokazuje, jak psychologiczną grą są szachy, nie? Dobra, więc wszystkie partie się pokończyły. Jeszcze grają, 130 ruch, widzowie. Posunięcia, padł remis i teraz mamy 6 minut przerwy, więc kolejna partia, 17:47 leci. Ale u Janka, no ciekawa, akcja. Bo rzeczywiście tam wyglądała pozycja na kompletnie wygraną Dudy, a się okazało, że tak nie do końca jest wygrana sytuacja. Dobra, więc 4 rundy za nami, zostało 7. Więc ja mam na razie 1,5. Więc żeby pobić rekord, musiałbym teraz co, 6 partii z rzędu wygrać, tak? Dobra, nie takie rzeczy się robiło, nie? Zobaczymy, zagraj Londona, no to chyba bardzo nie chcesz, żebym pobił rekord, co? Chyba bardzo nie chcesz. No Duda to widzę, że bardzo, bardzo lubi te wtorki dla utytułowanych, bo tydzień w tydzień gra.
Tydzień w tydzień gra, chyba że akurat ma jakiś inny turniej, no to wtedy nie gra. Dobra, wiecie co, ja ze dwóch sobie do toalety skoczę i gramy kolejne giereczki. Jestem już gotowy do akcji. Każdy dobry zawodnik z pokaźnym rankingiem gra Londona, to coś znaczy. A tam, znaczy, że po prostu wiesz, lubią wyzwania i lubią sobie utrudnić życie, żeby mieć więcej satysfakcji z wygranej. Tyle to znaczy, drogi widzu. Cześć Dawid, jak idzie? No tak średnio bym powiedział. Jedna partia wygrana, dwie przegrane, jeden remis. Także mierny początek. Ale jeszcze 7 partii przede mną. Także myślę, że jest tutaj potencjał, żeby się odkuć. Dobra, zobaczmy ile jeszcze czasu do początku 5. rundy. 2 minuty 12 sekund zostało. I gramy rundę piątą. No Duda póki co ewidentnie lepiej ode mnie sobie radzi. 4 na 4. Zero litości dla swoich oponentów ma, trzeba powiedzieć. Czemu Duda ma 9 punktów? Nie, nie, nie. Duda ma 4 punkty. A ta dziewiątka to jest punktacja pomocnicza. I punktacja pomocnicza to suma punktów twoich przeciwników. Zazwyczaj z odliczeniem najgorszego i najlepszego, bądź po prostu suma punktów twoich przeciwników. To różnie. Różnie jest to liczone. Czemu nie komentuję turnieju z Carlsenem? No, z wielu powodów, ale przede wszystkim nie uznałem, że ten turniej jest na tyle atrakcyjny, żeby się opylało go komentować, no bo jednak szachy klasyczne, no to wiecie, 5-6 godzin trzeba mieć zarezerwowane każdego dnia. Wydaje mi się, że jestem w stanie ten czas lepiej alokować, na przykład na wtorek dla utytułowanych. Dawid, jeśli mam czwartą kategorię, to jakich debiutów powinienem się uczyć? Takich, które ci pasują, które chcesz grać. Tak do poziomu FMA i EMA, to na chillku możesz sobie grać cokolwiek i będzie dobrze. Dawid, widziałem cię dzisiaj chyba na siłowni i nie zdążyłem podejść, bo wyszedłeś. Pozdrawiam. No, pozdrawiam też. Oczywiście byłem dzisiaj na siłowni. No i widzicie, i pewnie dlatego mi tak słabo idzie, bo po prostu energię zużyłem i nie zostało mi nic na granie. Gambit Sandomierski widzowie proponują? No dobra, wiecie co? Spróbujmy, bo jak nie idzie, to nie idzie. To spróbujmy zagrać Gambit Sandomierski i spróbujemy oponenta CMA 2400 rozwalić Gambitem Sandomierskim. Więc skoczek F3, skoczek G1,
Skoczek C3 gram. Widzicie, oponent z Hiszpanii ewidentnie Sandomierza nie zna i nie wie, jak tutaj należy na to reagować. No dobra, więc teraz już gramy dalej. Zagram po prostu posunięcie D4. Będę starał się centrum zostawić maksymalnie zamknięte. No myślę, że kontynuacja rozwoju powinna być dobrym pomysłem w tej sytuacji. Tutaj oczywiście goniec E2 będę chciał odbić. No nie wydaje mi się, żebym dostał jakąś tragiczną sytuację. Robię sobie roszadkę i nie będę tutaj narzekał na nic w tej sytuacji. No trochę skoczek E4 mnie tutaj martwi rzeczywiście. Ten skoczek na E4 radzi sobie naprawdę całkiem nieźle. Wiecie co, no chyba nic mądrzejszego niż H3, no to tutaj nie będę miał, bo za chwilę wybicie wjazd na H4 i będą problemy, więc zacznijmy od ruchu H3, żeby tutaj nie było, wiecie, jakichś wygibasów, jakichś ofiar, tego typu rzeczy. No oczywiście pozycja musi być gorsza, no bo jednak oddałem 4 ruchy. Także problemy na pewno będą, ale jeżeli przeciwnik, wiecie, coś jedną, jakieś dwie niedokładności popełni i myślę, że już będę w stanie wrócić do gry. Dobra, więc skoczek C3 lecę i tutaj chcę zagrać posunięcie skoczek B5, żeby tego gońca ukąsić i wtedy będę chciał swojego wyprowadzić na F4. I wydaje mi się, że tutaj już delikatnie nabrałem wiatru w żagle. Dobra, skoro związania już nie ma, no to poprawmy naszego gońca. To wygląda bardzo spoko. Okej, przeciwnik tym sposobem podchodzi do tematu. Wydaje mi się, że mogę zbić i zagrać skoczek D2 i skoczka przerzucić tutaj. Ale w sumie może lepiej zrobić to od razu. Więc gramy skoczek D2 i teraz trzymam oponenta w niepewności. Może zbije skoczkiem, może zbije gońcem. Natomiast jak on zbije na D3, no to ja oczywiście odbijam pionkiem. I wydaje mi się, że moja sytuacja jest bardzo stabilna. Dobra, on chce wjechać na F4. No to jest jasna sprawa. Więc ja muszę zostawić sobie furtkę, żeby tego skoczka skasować na F4. Bądź go nie wpuścić. Więc wydaje mi się, że jedyna opcja realizująca ten cel, no to jest zagranie G3, więc podejdźmy tutaj królem, żeby to było zabezpieczone elegancko. Przeciwnik myślę, że jakieś H5 ma na radarze, ale póki co to pilnuje hetmanem, nie? Więc jest tutaj rzeczywiście to odbite. I teraz tak, czy podoba mi się tutaj końcówka? Tak pi razy oko mi się podoba, ale nie, że jakoś bardzo. Dobra, więc może, bo chodzi mi o to, że jak hetmany wymienię, to wpuszczę go na E2, a nie chciałbym go wpuszczać na E2. Dobra, więc robimy takiego wygibasa skoczkiem. Za moment być może zameldujemy się na G4 i wtedy jakaś ofiara na H6 by się pojawiła. Kurczę, byłoby cudownie, muszę powiedzieć. Albo w ogóle F4. No ja lubię ryzyko, ale nie wiem, czy to jest ryzyko, czy to jest po prostu głupota ostateczna. No dobra, musimy tutaj na pewno zaryzykować. Bez ryzykowania to takiej sytuacji się nie wygrywa. Dobra, on chce wjechać tutaj wieżą po widłach, więc ja go po prostu wieżą tutaj nie wpuszczę. F5, nastąpiła blokada, ale oponent jednocześnie pozwala mi zająć pole E5, więc na pewno nie będę z tego tytułu narzekał. Jest to, myślę, całkiem niezła sytuacja. I teraz tak, na tym skrzydle ja nic nie zdziałam, więc pozostaje, bo tutaj on ma wszystkie figury, więc ja tutaj nic nie zrobię. Pozostaje mi wobec tego dopchanie tego pionka jak najdalej się da i później, wiecie, jakieś kąsanie na hetmańskim. Dobra, no do H4 oczywiście aż się zaciąłem, bo skoczek G5 tutaj mam ruch.
Kurczę, to skoczek G5 trzeba było walić od razu, przeoczyłem. No przeoczyłem. Pajacerka duża z mojej strony. Pajacerka duża z mojej strony, ale i tak to wyszło nieźle, tak mi się wydaje. No dobra, no wiecie co, no pion przewagi to pion przewagi, nie? Co by nie mówić. Pieszak je pieszak. Dobra. No i teraz co? No pionka więcej mamy. Więc nie ma dramatu. Tylko co dalej? No to jest bardzo trudne pytanie. No tutaj ta wieża mi utrudnia życie bardzo, ale... No to co, goniec B2? No dobra, bo to jest taka symboliczna przewaga. To jest taka bardzo symboliczna przewaga w tej sytuacji. Bo po prostu ten pion przewagi nic mi realnie nie pomaga. Chociaż dobra, teraz jak przeciwnik oddał linię jedyną otwartą, to na pewno nie będziemy płakali. I teraz co? On po linii H coś będzie chciał działać. Dobra, więc wrzucamy hetman E3, żeby on nie miał wieża E8. Dobra. No to co? Ja na to. Nie wiem, coś takiego spróbujmy. Kurde, no nie widziałem wygranej, bo mata dostała. Kurde, gdzie tu była wygrana? A, bicie na G6, cholera. Ale prawie na czas przewaliłem, nie? Bo raz się zaciąłem i tam miałem poniżej pół sekundy. No dobra, bym płakał, jakbym to przegrał jeszcze. Ale kurde, szkoda, no bo gambitem sandomierskim chłop był dociskany, no. Ale nie widziałem, jak to zrealizować. Szczerze. Król H8, szach, król G8. No i jednak cały czas ten mat grozi, nie? A, Kompek mówi, żeby tutaj dorobić hetmana? Nie, szach, tu szach. No ale dobra, no jak ja to wygrywam? Bo ja tego nie rozumiem. I wieża E2! Ho, ho, ho! No wieża E2, prosty ruch. Jakim cudem to nie jest mat? Widzowie, jakim cudem? Szach, tu, szach? Jak to biały niby wygrywa? Król E3? XD. No dobra, muszę powiedzieć, że mając te 2 sekundy na zegarze, to nie byłem nawet blisko, żeby to znaleźć. No dobra, powiem tak, gambit sandomierski połowicznie oddaje, rzeczywiście pozycja wyszła wygrana, no ale zabrakło siły, żeby docisnąć. Także mówi się trudno, żyje się dalej. Arcymistrz Paweł Jaracz, zobaczmy, no tutaj pachnie to remisikiem, nie? Nie no, ale że tym królem na E3 trzeba było wyjść XD, niezłe.
Ale ciekawe to było, no. Powiem wam, biorąc pod uwagę, że 4 tempa ziomeczkowi oddałem. O, wieża goniec na wieżę, to pograją jeszcze. Zobaczymy, czy biały się wybroni. Motyw pata, nice. Dobrze się broni, kurczę, wie co i jak. Gość 2900 potrafi. Jeszcze na primowie leci, nie? Żeby pokazać dominację oponentowi. A, wieża E4 miałeś, byku, wieża E4, to nawet ja widziałem. Remis od razu. Dawid, zagrasz Owens Defense? Nie wiem, co to jest Owens Defense, więc może być ciężko. Ale tutaj z jednej na drugą przegania oponenta. No ale to samo ustawienie defensywne wyszło. Jakich mam się uczyć debiutów, żeby dostać piątą kategorię? Wpisz w Google repertuar debiutowy w godzinę przez com i powinieneś znaleźć mój artykuł i się dowiesz wszystkie, co musisz wiedzieć. No wieża C6, co ty ślepy? Czy on chce tak pokazać, że umie tak dobrze bronić? Nie wiem, o co chodzi, ale... Dobra, pokazał klasy, 50 ruchów utrzymane. Dobra, więc runda szósta. Mamy 2 punkty na 5 partii, więc jest bieda. Trzeba trochę przyspieszyć z tym zdobywaniem punktów. Bo póki co to tak średnio. Dobra, to wobec tego lecimy obronę królewsko-indyjską. Spróbujemy tutaj tym sposobem coś namieszać. Dobra, przeciwnik Fianchetto na spokojnie tutaj podchodzi do tematu, można i tak. Dobra, więc co, roszadkę po prostu robimy. Takie coś. No dobra, ja zagram roszadę. Zagram skoczek C6 i zagram po prostu A6, a później B5 tutaj. Wydaje mi się, że to jest bardzo interesująca idea, żeby ukąsić oponenta. Dobra, takie myki. No to ja zagram sobie posunięcie D6, bo dlaczego by nie? I zobaczymy, co tutaj przeciwnik ma na nas. No to jest oczywiście takie ustawienie łopatologiczne, można powiedzieć. Jak nie masz pomysłu na siebie, no to grasz coś takiego i nie przegrasz w 10 ruchów. Coś w stylu Londona, wiecie, o co chodzi. Dobra, wybicie. No to ja oczywiście odbijam. Okej, no to ja oczywiście odbijam. Też oczywiście odbijam. I teraz tak, podejrzewam, że on chce mi zabrać pionka z C5, ale to mnie oczywiście w żaden sposób nie boli. Okej, coś takiego. No to goniec E6 i jak on zagra B3, to ja biję i biję na A1. Więc myślę, że tutaj oponent podstawił już pionka na tym etapie. Więc widzicie, gość odklepał swój schemacik i pierwszy moment, gdzie mógł coś podstawić, to podstawił. No dobra, więc teraz pozycja myślę, że jest piękna. Para gońców, otwarta sytuacja. Więc już jest ciekawie, no i teraz trzeba docisnąć. No dobra, więc no myślę, że tutaj przyjmujemy to. Są przeciągi, okej. No to co, siekniemy wieża D2 myślę, tak? Najprościej. Zgadzacie się, widzowie? Myślę, że widzowie się zgadzacie, bo tutaj jak sieknę na B2, to będzie już para gońców na totalnie otwartej przestrzeni. No to jeszcze tam pionek w gratisie, ale tego nie liczę, no bo akurat pionki to mam tragicznie tutaj popsute. Więc wydaje mi się, że wszystko się tutaj po prostu zgadza w tym momencie. I teraz trzeba po prostu docisnąć, więc tak, bicie tutaj mi nic nie daje, bicie tutaj, no muszę wieżą zbić, jest okej. I teraz no przeciwnik nie może zakosić pionka, bo straci oczywiście
Straci oczywiście na E2, nie? To jest jasna sprawa. Tego pionka oczywiście, jeżeli stracę, to i tak nie będę płakał. Nie jest mi on po prostu do niczego potrzebny w tej sytuacji. Trochę skoczek F4 się obawiałem, ale chyba tak nie jest to coś strasznego finalnie, tak sobie myślę. Dobra, więc wiecie co? Ja prosty chłopak. Gram po prostu goniec D4. Wydaje mi się, że tutaj mamy... Czy ja mogłem zagrać F5? A nie wiem. Może mogłem, może nie mogłem. Co się tam będę przejmował? Dobra, więc tak. Tu się nie może ruszać, tu się nie może ruszać. To w takim razie gramy cyk, myk. I no po prostu brutalna dominacja pary gońców nad parą skoczków. Tutaj sobie stwierdziłem, że piona mu zabiorę na A2, ale czy jest coś lepszego? A nie wiem w sumie. Dobra, nic mądrzejszego nie widzę, więc biję. Co to za tytuł NM? National Master, mistrz krajowy w dużym skrócie. I tutaj bend gramy. To nie jest tytuł FIDE, tylko różne federacje krajowe, na przykład Polski Związek Szachowy nadaje tytuł NM i w niektórych krajach ten tytuł istnieje, w innych nie, a też no, w różnych krajach są różne wymogi na ten tytuł. Okej, okay. No mogę zdobyć jakość, ale wiecie co? Mnie to w ogóle nie satysfakcjonuje, więc zagram sobie E5. No kurczę, ten skoczek to bestia! Kurde, wybił. No dobra, ale teraz mamy przynajmniej wolnego pionka, więc w lepszej redakcji doprowadziliśmy do tej sytuacji. No i teraz myślę, że mamy całkiem zacny, prymitywny plan. Wieża E2 i wieża E1. Dobra, no ty chcesz mi tutaj założyć widły, aż takim leszczem to nie jestem, żeby tego nie zobaczyć. No dobra, więc zbiję cię na D7. No i essa, widzowie! Ustrzelony oponent został. Wytrzymał tutaj 23 posunięcia. Więc do beczka, bo odklepał swój schemacik. Taki typowy londoniarz, nie? Typowy londoniarz. Ustawił swój domek i pierwsze, gdzie można było podwalić, no to podwalił. Dobra, więc zobaczmy, czy to miało sens. Otóż według komputera nie bardzo, ale dobra. D6, nie, D6 jest ok, dobra, więc wybicie. E4, goniec E6, cyk, skoczek E4, wieża wjechała na D2 i tu już pozycja jest wygrana. Tylko tutaj pewnie F5, a nie, co ciekawe, F5 nie jest najlepsze, tylko goniec F5 jest najlepsze. Ale dobra, goniec D4, nie ma co kombinować, jak koń pod górę, cyk. Tyk. No i tutaj Esosito. No dobra, także łatwa gierka wjechała, 3 punkty na naszym koncie, więc jesteśmy na 50%. Zobaczmy, jak radzi sobie Polish Fighter 3000 Jan Krzysztof Duda tutaj na 10 sekundach, drodzy widzowie, więc nie jest lekko, ale Duda leci na jakąś zadymkę na skrzydle królewskim, coś tutaj, jakiś błąd popełniony przez Nihala Sarina. O, widły! Nie! Dobra, bo... Ale czemu? A, bo mat był! O kurde! Prawie się ten wariant zgadzał. Prawie się ten wariant zgadzał, widzowie. No dobra, niestety tutaj Jan Krzysztof Duda wychodzi bez figury. No i to jest oczywiście kompletnie przegrana pozycja. A jeszcze dodatkowo Nihal Sarin ma więcej czasu na zegarku. Także myślę, że tutaj Jan Krzysztof Duda będzie miał problemy, żeby coś namieszać. Light Blue odmawiam dziobania. Okej. Jakieś problemy sobie Sarin zrobił, powiem wam. Ciekawa sprawa, no bo tutaj na sekundach łatwo coś podstawić. A, bo on chce tutaj wjechać. No, sprytne. Muszę powiedzieć, że sprytne, bo teraz król Jana Krzysztofa będzie się musiał wybrać na... Oj, na czas. No ale dobra, no pozycja i tak była przegrana niestety. Ale zatrzymajmy się na moment, bo wyglądało to ciekawie.
o w tym momencie mniej więcej, tak. Wydawało się, że Duda złapał trochę wiatru w żagle. A, patrzcie, wieża bije, E4 było. O Jezu, jakie to piękne i widły na koniec. Nice. Nice, nice. No, jakby to Duda znalazł, to miodzio. No dobra, to popatrzmy, jak koksy grają. Jeszcze 6 partii. Nie, jeszcze 5 partii, tak? Bo to jest runda 6. No to jeszcze 5 punktów do zgarnięcia, także jest okejka. Tutaj pachnie remisikiem, nie? Okej, jednak na wygraną leci biały. Ajajaj, podstawia pionka, widzowie. Ale ma jeszcze drugiego, to teraz zasuwa drugim. Narodicki się rozpędził. No Narodicki to jest jeden z najlepszych zawodników na Czeskomie. Nihal Sarin tak samo. Oni tam momentami wbijają nawet top 1-2 na Czeskomie w szachach błyskawicznych. Także nic dziwnego. No teraz będzie potężny pojedynek. Nihal Sarin kontra Daniel Narodicki. Także będzie naprawdę wesoło. Ja mam 3 z 6, tak? Czekajcie, dwie wygrałem i dwa remisy, to tak, to ja mam 3 z 6, na 50% jestem aktualnie. I co, mat jakiś? Ajajajajaj. Problemy czarnego króla. O! Ale wyliczył skubany na sekundach. No, zarąbisty jest gość. O, więc mamy 3 zawodników 6 z 6. No dobra, no to lecimy dalej. Teraz mamy IEMA 2436, także wjeżdża tutaj E4. No i spróbujemy oponenta pokonać, więc obrona sycylijska, dobrze, to lubię. Okej, to mi nic nie zmienia. Przejdziemy sobie do wariantu Najdorfika. Rzucamy tutaj H4 i już jakieś tam potencjalnie problemy po stronie oponenta będą. Dobra, E6. E6 jest takim jadowitym podejściem. Ja sobie zagram hetman E2 i zrobię po prostu długą roszadę i będę chciał sieknąć E5. Wydaje mi się, że dosyć logiczne podejście. Dobra, i cyk. Długa roszadka. No i spróbujemy coś tutaj namieszać w centralnej części szachownicy. Ponieważ oczywiście to jest bardzo ryzykowne podejście z mojej strony. Ponieważ, no wiadomo, tutaj linia B, łatwo sobie wyobrazić atak. Ale z drugiej strony, no król przeciwnika też nie jest jakoś cudownie ustawiony, więc też nie jest to taka łatwa sytuacja do gry. Dobra, więc lecimy tutaj oczywiście agresywnie, bo jakżeby inaczej. Więc F4 jest rzucane z mojej strony i tutaj wydaje mi się, że dodatkowym problemem oponenta jest to, że on nie bardzo ma jak robić w tej konfiguracji roszadę. Okej, E5 to już się trochę pcha w gips, tak na moje oko. No dobra, no to spróbujmy policzyć, więc tak, no na pewno pierwsze co mi się rzuca w oczy to wiadomo, hetman C4 wygląda bardzo interesująco, może też jakieś G3, dobra, może w ogóle zróbmy takiego kombosa, więc tak, gramy hetman C4, żeby zaciągnąć gońca gdzieś tutaj do defensywy i później zagramy G3, wybijemy, on odbije hetmanem i goniec F4 i będziemy atakowali piona na D6. To mi się wydaje, że ma tutaj naprawdę dużo sensu. Okej, on tym sposobem się obronił, no to myślę, że w tej konfiguracji, kurczę, no to wybicie tak...
No dwoje babka wróżyła, no ma to sens, ale też nie do końca. No dobra, zbijmy na e5. Dlaczego nie do końca? No bo z jednej strony jest tutaj presja, ale z drugiej strony jego gońca otworzyłem, nie? Więc no ma to jakiś sens, ale nie jest to takie cudowne. Dobra, więc kontynuujemy chyba akcję, tak? W sensie akcję rozwoju. Chyba, że co, bicie na F6 jakieś? Nie, no to raczej nie ma sensu. Albo skoczek A4. No skoczek A4 akurat wygląda dosyć ciekawie. Dobra, wiecie co, zagrajmy może. Albo nie, kurczę, jakoś tak nie mam weny. Dobra, zagrajmy skoczek A4. Jest to jakaś presja na pozycję oponenta i no idealnie to chciałbym tego skoczka na C5 wpakować, ale to wydaje się dosyć trudne do realizacji. Dobra, tutaj się pcha w gips ziomek. To czy ja to mogę jakoś wykorzystać? Na ten moment za bardzo nie widzę. Czekajcie, jakieś bicie, może skoczek B6, jakieś widły, coś tego? Nie, nie, nie. Dobra, nic tutaj takiego nie będzie, więc trzeba pójść na końcówkę. Oczywiście on zbić na E4 nie będzie mógł, no bo dostanie mata na D8, więc coś tutaj musi ewidentnie zrobić, musi jakoś zareagować. Dobra, teraz już to bicie będzie groźne. No ale nie chcę bić na F6, szkoda mi tego gońca tak zwyczajnie. Ale dobra, może zbijmy i goniec C4. I tutaj będziemy grali potężny skoczek kontra biedogoniec? Coś takiego, wiecie, sobie wymarzyłem. No nie jest to idealna sytuacja, ale wydaje mi się, że końcówka będzie przyjemna dosyć. Wieża D2 nie mogę, wieża D3 nie mogę. No to co, wieża F1 zostaje. No kurczę, ten goniec chyba będzie bardziej upierdliwą figurą niż pierwotnie myślałem. Bo gdyby te gońce wymienić, to rzeczywiście cała koncepcja ma sens, ale w takiej konfiguracji to chyba mniej. Dobrze, no to spróbujmy tego skoczka gdzieś zaktywizować. Tylko gdzie? Nie wiem. Dobra, król B1. Żeby tam, wiecie, jakiegoś szachulca złośliwego nie było. Zagrajmy może G3, żeby nam tutaj linii F nie blokował. Dobrze, i no chyba trzeba się przyznać do błędu i po prostu wycofać. I on teraz przejmuje linię, tak? No niestety, ale takie są fakty. Dobra, ta para gońców oponenta jest mocarna. No nie, no nic z tego nie wyszło. No niestety jest to przegrana całkowicie w tym momencie.
No nic z tego nie wyczarujemy. Chyba, że jakiegoś pata by podstawił, ale nie, tu nic nie ma. Kurczę, no ciekawe, w którym momencie to wypuściłem, bo wyglądała pozycja bardzo obiecująco, jak tego hetmana na c4 rzucaliśmy, ale później nic z tego nie wyszło. Hej, czy to prawda, że kupiłeś normę na IEMA? Tak opowiada jeden z lubelskich trenerów, pytam z ciekawości. No to opowiada farmazony, więc następnym razem jak go spotkasz, to powiedz, że jest farmazoniarzem. Dobra, więc zobaczmy tutaj po E6. No hetman E2 wydaje mi się, że całkiem interesująca idea. I tutaj no ta pozycja, no to wyszła... Wydaje mi się całkiem zadymiarska. To hetman A5 takie dosyć dziwne zagrał. Aha, i powinienem tutaj wybić z jakiegoś powodu. A, patrzcie, hetman F3. Hetman F3, bardzo ciekawa idea. I tutaj jest presja na F6. A jak on zagra goniec E7, to w ogóle tu mogę się pakować. No dobra, to przyznam szczerze, że nawet nie byłem blisko, żeby to znaleźć. Ale tak wydawało mi się, że wyszła ta końcówka była dobra, to jestem pewien, tylko tutaj zgłupiałem. A no, bez sensu wybicie na F6. Tak jakoś czułem, że szkoda tego gońca oddawać, ale jakoś wymieniłem. No dobra. Głupota z mojej strony. Zobaczmy, jak tam inni sobie radzą. A, nie zobaczymy, bo już kolejna partia startuje. No dobra, więc 3 punkty na 7 partii. Nie ma szału, ale jeszcze jakieś tam punkty, myślę, uzbieramy. Dobra, walnijmy jakąś wołgę, żeby były dymy. Cyk. Okej. Więc tak, tutaj moja idea opiera się na tym, że jest presja po linii A, więc tego skoczka ciężko wygonić, a też dodatkowo jakaś tam presja na punkt D5 jest. No B3 wydaje mi się bardzo głupim ruchem, ale przyznam szczerze, że nie widzę, jak to udowodnić. Dobra, więc może po prostu sobie zbiję i zagram posunięcie hetman A5 i... prosty chłopak z Lublina, więc będę chciał zagrać hetman A6 i zabrać pionka, tak po prostu. Dobra, ale myślę, że roszadę ostatnio zaniedbywałem, więc spróbujmy tę roszadkę po prostu zrobić. I teraz tak, wyszedłem tutaj z pionem w plecy, ale w zamian za to mam niezłą inicjatywę po linii A. Więc ta pozycja wydaje mi się, że nie będzie taka prosta do gry. Taka typowa wołga. No, może typowa wołga to bez przesady, bo miałbym tego gońca na G7, ale wiecie, o co chodzi. Dobra, i teraz cyk, goniec E5, bo mamy trochę mniej przestrzeni, więc dobrze by było się zaktywizować, tak myślę. Dobra, więc wjeżdżamy. No i zobaczymy, co oponent na to powie. A3 na to powie. No dobra, teraz już bicie tego skoczka jest groźne, więc niestety musimy się tutaj wycofać, a to oznacza, że ta pozycja no nie wyszła tutaj nam na zdrowie. No ale dobra, myślę, że tutaj taki plan będzie całkiem interesujący, a wieża B8 to zagrałem po to, żeby tego gońca mieć cały czas na radarze. Także hops, skoczek C7, dzięki temu on skok B5 za bardzo nie może grać. I też zerkamy cały czas na piona z A3, więc ciągła tutaj jest presja na pozycję oponenta.
Oponent już ewidentnie się gubi. Jakieś tam H3 jest robione. No dobra, H3 jakiś sens tutaj z całą pewnością ma, ponieważ trzyma przeciwnik napięcie, a taka furtka dla króla ewakuacyjna prędzej czy później gdzieś tam powinna się przydać do czegoś. Dobra, więc tutaj ewidentnie idea to wjazd skoczkiem na B5, więc jak zrobić, żeby on nie mógł wjechać? Zagramy wieża B4 i teraz po wjeździe wymienimy, a później zdobywamy piona na A4, więc jeżeli czegoś głupiego nie przeoczyłem, to wygląda to naprawdę dobrze, więc bijemy, bo tutaj mam bronione, więc o dziwo ten skoczek na A8 się naprawdę świetnie przydał. Teraz czy ja chcę wymienić, czy zbić od razu? A nie wiem, szczerze. Dobra, zbijmy od razu. A jak przeciwnik odbije, to może na jolo pionem byśmy zbili? No dobra, nie ma co dyskutować, bo zbił tutaj. A więc odbijam. Tą czy tą wieżą? Dobra, chyba tą, żeby linii B nie oddawać, co nie? Ops. No dobra, i teraz właśnie będę miał problem, że tej furtki nie mam, prawda? Ale dobra, zrobimy taki myk. A, dobra. Skoczek D3, cwaniaczek ma. No dobra, mogę mieć co najmniej pionka więcej, ale mnie to nie satysfakcjonuje, więc zagrajmy D6, takie ryzykanckie podejście. Ops. No dobra, przesadziłem w mojej ocenie, bo wieża B1, no właśnie. No dobra, więc cyk, furtka dla króla. Okej. No to tak, no zbić nie mogę. No dobra, no remis to w razie potrzeby myślę, że mam. Ale kurczę, fajnie by było to wygrać. No dobra, skoczek D3. Aha, tu zagrał. No dobra, to cyk. No jego pionek chyba lepszy mimo wszystko. Dobra, jak to jest, że znowu mam 15 sekund mniej? Oj, 45 sekund mniej. No i co, mat po prostu? Nie. Ktoś tu skoczka zgubił? Widzowie, ustrzelony oponent!
Więc kręciłem, kręciłem i wykręciłem, a się zdziwiłem, bo on tutaj mógł ostatniego pionka mi zabrać i jest remis. Presja psychologiczna, widzowie. Presja psychologiczna została na oponenta nałożona. No i tutaj ewidentnie zawodnik nie wytrzymał. Jaki ustrzelony? Przegrałbyś to. No niby dlaczego miałbym przegrać, jak mam figury więcej? No tego to już się nie da przegrać. No tego to się nie da przegrać. Przecież tutaj nie widzisz, ziomuś, że skoczek jest całkowicie w potrzasku? Bo masz jedną sekundę? No to zdążę zbić tego skoczka i co najmniej nie przegrać, tak? Przegrałbyś to. Dobra, więc oj, tutaj Janek teraz się broni. Na czas! O masz, Stylos. No szkoda. No dobra. Zobaczmy. Tutaj matowanie hetmanem. Myślę, że Kacprekt da radę. Dobra, więc... A, bo to była ósma partia, tak? Więc teraz będzie 6 minut przerwy. Misklika gość zrobił? No jak misklika? Poddał się? To co, remis chciał zaproponować? Weź byku. Zresztą ruch wcześniej, zrobiłem ruch mając 0,6 sekundy na zegarze. No bo dodatek 1 sekundy. No to co pozwala ci sądzić, że skoro w 0,6 sekundy zrobiłem ruch, to w 1,6 bym nie zdążył. Tym bardziej, że na każdy ruch wiedziałem co zagrać, no bo trzeba było zbić skoczka. Byczku, trochę wiary. O panie! I pion ucieka, ale niefortunne. Można jeszcze pobić rekord? No można, można. Także jeszcze myślę, że są widzowie wierzący w pobicie rekordu. Tutaj skoczek na wieżę, to jeszcze trochę pograją. Będzie 6 minut przerwy i wjeżdżają ostatnie 3 rundy. I jeszcze przypominam, nie zrobiłeś w 0,6, tylko miałeś wtedy 4 sekundy i zużyłeś 3,4 na ruch? Nie, widzu. Zużyłem 3 sekundy, żeby wymyśleć jaki ruch i 0,4 sekundy, żeby ten ruch wykonać. Więc jak tutaj już miałem wymyślony, to miałem 4 razy więcej czasu niż potrzebowałem na wykonanie tego ruchu. Także panie Pucio, nie masz szans w tej dyskusji. Wszystkie argumenty są przeciwko tobie. Przypominam widzowie, że jeszcze godzina 23 dzisiaj streama odpalam. Dzisiaj będzie też transmitowany wieczorny Titan Tuesday. Także oczywiście zapraszam już teraz na godzinę 23 do 1 w nocy. Będą szachy na kanale naparzane. Czy polecam hiperprzyspieszonego smoka? Człowieku, bardziej niż polecam. Rekomenduję mocno. To kiedy śpisz? No wiesz, później położę się i pośpię sobie do 11 czy coś. No dobra, jest remisik, więc od tego momentu mamy 6 minut przerwy. A tak w sumie to w ilu Titan Tuesdayach można wziąć udział dziennie? W obu można wziąć udział. Widz napisał, bo nigdy nie widziałem, aby ktoś grał 2 jednego dnia. Jan Krzysztof Duda zazwyczaj gra 2. Także tylko ja po prostu wieczornych wygibasów Dudy na Titan Tuesdayu wieczornym nie komentowałem, bo mi się nie chciało o 23 streamować.
Ale tak stwierdziłem, że testowo dzisiaj odpalę. Zobaczymy, z czym się to je. Dobra, więc 5 minut przerwy jeszcze jest. Ja ze dwu skoczę do toalety, odpalę klimę, bo gorąco się tutaj zrobiło w tej bibliotece. No i lecimy ostatnie 3 partie, więc kolejne 3 punkty do zgarnięcia. Gdzie można wysłać donate? Nie można, ale możesz sobie kupić ode mnie kurs na dawidszachuje.pl. Jak to jest być szachistą? Dobrze? No zależy. Ja sobie radzę dobrze, ale są szachiści, którym nie jest dobrze. Co myślisz o przyspieszonym pterodaktylu? Ostatnio Carlsen naprawdę ostro katuje ten system. Także pod blica wydaje mi się, że ma potencjał, ale ogólnie to szału nie ma. No dobra, więc runda 9. Weszliśmy powyżej 50%. Jak obstawiacie, ile punktów będzie na koniec z 11 rund? Ile punktów ja ugram, ile Duda? No Dudy niestety myślę, że nie dogonię, przynajmniej nie dzisiaj. Ale popróbujemy. Czerw na siłownię rano, bo rekord wagi jest. Nie, no co ty, do rekordu wagi, drogi kolego, to ja mam 8 kilo. Bo mój rekord wagi to jest 94 kilo, a dzisiaj byłem na siłowni i się ważyłem, to miałem 86. Także na spokojnie mamy zapas. Znaczy mamy jeszcze pole manewru. O! Dawid, jadłeś truskawki z cukrem i śmietaną? Nie. Znaczy no nie dzisiaj, bo kiedyś to tam jadłem. Czas na atak smażonej wątróbki. A ja raczej nie jestem fanem wątróbki i na szachownicy, i na talerzu. Ile masz wzrostu? 180 cm. Czy będziesz na nowym turnieju szachowym Red Bulla? Nie wiem, nic mi na ten temat nie wiadomo. Piszę w Google. Turniej szachowy Red Bull. O jest, Chess Red Bull, zobaczmy. Wydarzenia. No nie wiem, nic nie widzę, żeby były jakieś szachowe wydarzenia. Dobra, więc krótko mówiąc, nic mi nie wiadomo na ten temat, ale jeżeli posiadasz jakieś informacje na ten temat, to mógłbyś się nimi podzielić. Obym sobie zobaczył, co i jak. To jakiś turniej przez internet, na żywo, czy co? Czy będą jakieś filmiki z wygranych coachingów? Raczej nie sądzę. Znaczy, na 95% nie będzie. No widzu, mów o co chodzi z tym Red Bullem, bo przyszedłeś, zarzuciłeś temu temat, ja bym chciał wiedzieć co i jak.
Dobra, aktualnie mam miejsce, drodzy widzowie, jeszcze trochę. Aktualnie mam miejsce. Jezu, jeszcze muszę scrollować. Dobra, dosyć niskie. O, 185. Ostatnio jak grałem Tighty Tuesday, to skończyłem na miejscu 83 chyba. Także zobaczymy. Jest jakiś potencjał na pobicie tego. Dobra, no to lecimy E4 na FM. No i zobaczymy, co zdaje się, że przeciwniczka, tak zgaduję po miniaturce. No dobra, więc zobaczmy, co tutaj mamy. To już graliśmy dzisiaj, więc mamy przećwiczone. Dobra, więc tutaj hyc, długa roszadka. No tutaj skoczek F6 jest głównym ruchem, ale coś się zastanowiło oponentka. Dobra, to zdaje się, że goniec F4 jest tu ciekawe, bo na E5 pakuje się na D5. Więc to jest delikatny problem, a po hetman B6, no to po prostu bije na C6, co nie? To myślę jest jasna sprawa. Więc B5 jest tutaj ogólnie rzecz ujmując przedwczesnym uderzeniem. Przedwczesne jest to uderzenie. O nie, tak grać na pewno nie można. Co? No mogę co najmniej odejść po prostu gońcem, tak? Zbić i odejść gońcem. No skoczek D5 wygląda ciekawie. Dobra, ale to już trzeba policzyć. Więc tak, biję na C6, odbicie pionem, odchodzę gońcem. To już wygląda fajnie. Jeżeli chodzi o skoczek D5, no to co przeciwniczka może? No po skoczek D5 przeciwniczka może odejść na B8. I co, jak ja odejdę, wybicie, to nie będzie dobre. No dobra, no to wobec tego pozostaje bicie. I po prostu odejdziemy sobie tutaj gońcem, utrzymując presję na E5. Dobra, pójdź od nas spokojnie, bycku. Już tyle z przewagi czasu. Dobra, no to cyk, długa roszadka tutaj wjeżdża. Okej. To wiecie co, może byśmy poddymili F4? Albo dobra, dobra, zagrajmy normalnie. Po prostu F3, solidne podejście do tej sytuacji. Może po prostu H4 tutaj polecimy pionami. Taki powiedzmy klasyczny plan właściwie. Dawid trzeci od końca aktualnie? Nie, no aż tak źle widzę, to tu nie jest, co ty tu siejesz jakąś propagandę. Co ty tu siejesz jakąś propagandę nieładną? No dobra, to myślę, że co, zagramy sobie B3? No, dobra, królem odejdźmy po prostu. Okej. Dobra, wiecie co? Ja się rozwinę. Brakuje mi tutaj tego rozwoju. Chociaż kurczę, C5 jest bardzo nieprzyjemnym ruchem, cholercie. No tego niestety nie wziąłem pod uwagę. Więc będę teraz cierpiał mocno. No dobra. Więc cała koncepcja była do kitu, krótko mówiąc. Spróbujemy coś tu namieszać. Okej, czyli jakieś tam C3 jest na radarze przeciwniczki. A i mata dostanę w ogóle. O kurde. No to jest delikatnie niefortunne, gdyż muszę zagrać B3.
a B3 mi się tutaj bardzo nie podoba. No ale dobra, mamy zaledwie 30 sekund w plecy, więc uważam, że jest to dobry wynik po debiucie. Nie no, debiut już się jakiś czas temu to skończył. Ale dobra, wydaje mi się, że pozycja cały czas jest grywalna, mimo tego, że odwaliłem taką kaszankę. Okej. Okay. Teraz skoczek przejdzie na C4. No to czy to będzie zła pozycja? No dobra, będzie to zła pozycja, bo ona ma taki myk. Ale dobra, dalej gramy. Bo cyk? I tutaj skoczek stojąc na C4, myślę, że całkiem nieźle te słabe czarne pola zabezpieczy, a tego gońca będę chciał wymienić. Ops. Gońca będę chciał wymienić grając tutaj oczywiście. Dobra, więc skok C4. Coś tu trzeba zadymić. Cały czas nie widzę co takiego konkretnie. Dobra, na pewno z wymiany hetmanów będziemy zadowoleni. Aha, tutaj w ogóle. Bo wiecie co, ja taki myk sobie tutaj umyślałem. Po prostu chcę zakosić pionka, no ale dobra, mam 20 sekund, więc trzeba na rachuciachu polecieć, ale to jest pozycja... Okej, to jest okej. Nic się złego nie wydarzyło. Oj, widzę już mata, cholera. Szkoda, że przed ruchem nie widziałem. No i niestety koniec pieśni. Goniec tu i goniec D4. Ład. A nie, nie ma mata. Dobra. A jest jednak, kurde. Myślałem, że się uratuje. Ajajaj! No ciekawie zadymiłem, ale niestety nic z tego nie wyszło, widzowie. Ciekawe, czy mogłem jakoś lepiej się obronić po tym wieża A7. Może wieża bije D7 trzeba było zagrać? Dobra, zaraz zobaczymy. Dobra, ale kurczę, poszarpany wykres. Dwa genialne ruchy oponentka założyła. Kurczę. No dobra, więc zobaczmy tutaj. Goniec F4 to jest w ogóle zły ruch, co ciekawe, co? To dziwne. A tutaj w ogóle długą roszadę po prostu trzeba grać. No dobra, ciekawa sprawa. Goniec F4, E5. Ja tutaj zbiję. Okej, okay. No dobra. Czyli długa roszada na przyszłość. No dobra, i roszadka H4. I tutaj widziałem, że ta pozycja idzie w złym kierunku. No ale goniec D3 to już po prostu dobiłem sam siebie. No bo ten pion aż do... Ale tutaj jestem pewien, że to wypuściła w pewnym momencie. A hetman B6, widzowie. Hetman B6 i można było hetmany wymienić. Ajajaj. No tak, jakbym hetmany wymienił, to już jest całkowicie inna dyskusja tutaj. Tego zabrakło. Tu skoczek B6 jest błędem. No ale i tak pozycja już była ciężka. Myślałem, że zdążę zagrać G5 i potem skoczek D5, ale przeciwniczka była szybsza. Tutaj A bije B3, pierwszy genialny ruch, drugi genialny ruch.
No i niestety moja tutaj impreza się szybko zakończyła. No dobra, śmieszna partia, muszę powiedzieć. Dobra, więc zobaczmy, czy już kolejna partia startuje. Już 10, więc dwie partie zostały. Xen mówił, że Red Bull będzie organizował eventy szachowe dla widzów IRL. No to mi na ten temat nic nie wiadomo na ten moment. Ale zobaczę, no jak będzie coś ciekawego, to może zagram. No dobra, więc cel minimum. Wbić powyżej 50%, ale tutaj kolejną przeciwniczkę mamy. Dobra, Katalon. Niech tak będzie. Katalona możemy grać. Cyk, roszadka. Cyk, bijemy na C4, B5 i próbujemy tutaj kisić tego pionka. Widzowie, dobra, więc B4 wjeżdża elegancko. Dzięki temu już jest odcięty skoczek z B1. Więc to jest fajny plusik. I oczywiście tego piona z C4 można wybić, ale wtedy biały traci bardzo dużo czasu. Więc właśnie najczęściej skoczkiem odbijają, ale co ciekawe, raczej tym skoczkiem odbijają. Dobra, więc jak to wykorzystać, że w tej kolejności oponentka zagrała? Wiecie co? Wydaje mi się, że tak na chama mogę zagrać B3. Pewnie jest to głupie z jakiegoś powodu, ale stwierdziłem, że po biciu zagram goniec A6, zbiję na E2 i ta struktura będzie ostro poszatkowana, ale zarazem ciekawa. Hop. I teraz materialnie jest porówno, co zabawne, nie? No dobra, kręcimy, kręcimy. Dobra, no to oczywiście musimy tego gońca potężnego zablokować, co nam właściwie na chillku się tutaj udaje. I teraz co dalej z tą pozycją zrobić? Czy ja się boję tutaj wjazdu na C6? No nie boję się. Nie wiem, czy słusznie się nie boję. Być może powinienem się bać, ale na ten moment się nie boję. Tak pi razy oko policzyłem, że to się zgadza. Bo tutaj wiecie, ta wieża zerka na hetmana, coś tutaj wisi w powietrzu, ale uznałem, że jest to okej. I teraz będę chciał wieżę na B8 wrzucić, co nie? Wiecie, o co chodzi. No to co, B6? F6? Kurczę. Jak F mi się z B pomyliło? Nie wiem, nie wiem, ale... Ale jakoś się udało to pomylić. No dobra, więc tak, teraz mamy już linię B pod naszą kontrolą. Aha. Aha. No dobra, ale jak ja zbiję pionkiem, to co? No ja nie rozumiem. Ja wielu rzeczy nie rozumiem, więc to nie jest jakaś nowina, ale wydaje mi się, że to figura więcej dla mnie. A nie, bo tu jakieś wieża E6, cholipka. No takiego triku to ja nie liczyłem. Kurde, 300 IQ. No wieża bije E6, bardzo ładny ruch, trzeba przyznać, to bez bicia. Którego całkowicie nie widziałem. Ale wydaje mi się, że przeciwniczka też nie widziała. Dobra, tu. Nie no, to jest przegrana pozycja, co ciekawe. Ale te szachy to jest okrutna gra, nie? Wszystko idzie dobrze, jedną jakąś głupotkę siekniesz już po tobie. Kurczę, nie wiem, czy ona nie może odejść na A2 w ogóle. Ale chamska pozycja, widzowie.
Aj, bez jakości zostaje. Kurde. Wszystko mi tutaj wisi. Nie no, okrutnie tu zostałem spacyfikowany, muszę powiedzieć. Okrutnie. O kurczę, wieża bije E6. No wieża bije E6, niezły ruch, muszę przyznać. Może trzeba było królem odejść po prostu. No dobra, zobaczymy później. Spróbujmy jeszcze tutaj coś poutrudnić życie. Ale to jest po prostu mat, także GG. Ale kurczę, zostałem tutaj zmucony niemiłosiernie. Ale z ciebie miernota szachowa. Demo, a wyślij ten, jaki masz nick na czeskowie, zaraz obczajimy twoją karierę. No dobra, co tutaj poszło nie tak, widzowie, w tej partii? Więc tak, to wszystko było ok, ale chyba to B3 przesadziłem, nie? To chyba B3 przeciąłem. Tak, goniec B7 trzeba było na spokojnie grać i goniec C4 i C5 jest normalna, zdrowa pozycja. No niestety mnie tutaj ułańska fantazja poniosła. I goniec A6 jest błędem, co ciekawe, ale dlaczego? Bicie na F3 lepsze. No dobra, nie wiem, jakoś mnie to, panie Stockfish, nie przekonałeś, jeśli mam być szczery. No i tutaj sieczka na E7, kurde, sieknięcie na F6, ale wygibasy. Co ciekawe, mogłem zrobić taki ruch. No ale to i tak jest niedobra sytuacja, tak? Bo wieża bije E6. No właśnie. A G bije F6, no to niestety wpuszcza to wieża bije E6, ale tutaj zostałem. No wieża bije E6, muszę powiedzieć, mocarny ruch, mocarny ruch. I tutaj para gońców mnie po prostu zniszczyła. No i co, widz się nie chce pochwalić swoim nickiem. No dobra. No dobrze, drodzy widzowie, więc ostatnia partia, walka o honor w tym momencie. A jak Duda sobie radzi? Zobaczmy. Duda już skończył, a na którym miejscu jest? Aktualnie jest na poza pierwszą dwudziestką, tak? Czekajcie, bo już nie gra. Dobra, więc chyba już się te partie kończą. No ja już z tobą grałem i wygrałem przecież, Dawid, więc co ty mówisz? No dobra, no to, ale nie pamiętam tych wszystkich ników na wyrywki, drogi widzu. Ale widzisz, tak w sumie trochę auto... Znaczy, sam siebie zdisowałeś, bo patrz. Ja słabo gram szachy, ja wbiłem Jema, a ty nie masz żadnego tytułu. Co tutaj jest, kurczę, miernotu. O jeny. Wieża na gońca. No dobra, no to jest remis oczywiście, ale pod presją czasu bardzo łatwo coś podstawić. Chyba była wygrana przez moment. No bo tutaj ogólnie teoria jest prosta. Trzeba się po prostu tym gońcem osłaniać, no i to jest remis, nie? Tylko, że łatwo się zagapić i tego gońca podstawić.
Z własnego doświadczenia wam powiem. Widz wysłał jakiegoś klipa, ale w sumie nie wiem, czekajcie. Wczoraj były gry z widzami na 3 plus 0 i grałem z takim DEM17O 300 ELO, a tak się napociłem, naprawdę, już myślałem, że będę musiał zakończyć swoją karierę, jak nie wygram z 300 ELO, no ale finalnie na farcie mi się udało na zegarze. No to byku, to taka co ty gadasz? Czyli krótko mówiąc... Tak, muszę wam widzę. Czyli krótko powiedzieć. Mówiąc, panie Demo, wygrałeś ze mną, ale przegrałeś, tak? Bo jak wszedłem na twój profil, to mam 2-0 z tobą. Masz ranking 442 w Blicu, więc jeżeli wbijesz jeszcze 2100, to będziesz grał tak słabo jak ja. Wygrana na czas to nie wygrana? No patrz, a punkt w tabeli wpisują. To jak to jest? No dobra, widzowie, więc tutaj pionek wieża na wieżę. No i to już jest essa w tym momencie. Dawid, jak samopoczucie? Dosyć dobrze dzisiaj. Jeszcze jedna gierka nam w turnieju została. Co jest? Zaciął. No dobra, więc ostatnia, 11 runda. Walczymy, żeby wbić na 50% albo ponad 50%. Nie, czekajcie, ile ja mam punktów? 4 chyba, tak? A kurczę, to już powyżej 50% nie wskoczymy. No dobra. No to 5 punktów. Nie będzie tragedii. Dobra, obrona sycylijska, wariant najdorfowy zapewne. No tak, teraz jest pandemia, drodzy widzowie. Teraz jest pandemia najdorfowa. Dobra, wiecie co? Ja zagram sobie po prostu koniec E2 i wrzucę posunięcie F4. I tutaj mój plan jest prosty, to znaczy ja chciałbym atakować piona na D6 i wydaje mi się, że to proste i zarazem skuteczne będzie podejście z mojej strony. I teraz chciałbym gońca mu zabrać. Bo ten goniec oczywiście widzieliśmy to wielokrotnie dzisiaj, że bardzo się dobrze przydaje w atakowaniu na mojego króla, więc oczywiście takiego delikwenta chciałbym się pozbyć, skoro się nadarzyła okazja. Dobra, domyślam się, że pan tutaj oponent będzie próbował coś widły mi założyć. Taka tutaj idea zapewne mu przyświeca. No to wiecie, co ja zrobię? To ja po prostu tak... A nie, nie będę bił jeszcze. Nie wiem, którą wieżą, nie mogę się zdecydować. Dobra, zagram tą wieżą na F1, więc pole F2 zabezpieczyłem, a myślę, że po linii F coś sobie tutaj będziemy w stanie podziałać. Więc tak, zbijmy. No i co, bierzemy pionka, czy się nie opłaca? To trudne pytanie, muszę powiedzieć. Dobra tam. Jakiś pionek. Co to jest? Lepiej na mata. Nie, no oczywiście obiektywnie to powinienem tego pionka wziąć i tyle. Ale jakoś mnie to nie satysfakcjonuje. O! Okej. No to tak, biję. Ja wiem, o co mu chodzi, że tutaj na koniec wariantu będzie miał goniec G5 i ja tracę hetmana. To ja to rozumiem jak najbardziej. Z tym, że drogi kolego,
Jeżeli ja dobrze rozumiem zasady szachów, to bicia nie są przymusowe. W związku z powyższym mogę zagrać G3, delikatnie ryzykując, ale sieknę później na E6, a później zajadę jego króla. Taki mam tutaj plan. Po szachu biję hetmanem. Po szachu biję hetmanem. Po skoczek D5 biję skoczkiem i na goniec G5 bicie na E6 skoczek F4. Duda się wycofał przed ostatnią partią. No może się wkurzył. Dawid, ty chyba nie omawiałeś tego wariantu w kursie. No, powiem ci tak. Nie na każdy wariant nagrałem kurs. Dlaczego pan Damian Lew tak ma pewne zapędy i gra A4 w pierwszym ruchu? Bo Damian lata temu wmówił sobie, że on nie umie grać debiutów. I po prostu od lat gra właśnie jakieś dziwne otwarcia, bo sobie dawno, dawno temu wmówił, że on debiutów nie umie. Taka jest historia Damiana Lewtakowego. No dobrze, więc ciekawa sytuacja z tego wyszła. Myślę, że po prostu scentralizujemy sobie tutaj skoczka, dlaczego by nie? No i będziemy kombinowali dalej. Okej, co ciekawe na skrzydle królewskim za bardzo nie widzę, jak mógłbym dalej atakować. Więc w ogóle na skrzydle hetmańskim będę atakował, jak nie z jednej, to z drugiej. Spróbujemy tutaj oponenta ukąsić. Okej, skoczek F3, czyli to jest jakiś plan związany z widłami, ewidentnie. No to może takie coś zróbmy. Jak on tutaj zagra, no to będę miał dwie lekkie, nie? A wisi mu oczywiście skoczek. Więc chyba się musi cofnąć, no właśnie. No i teraz co dalsze? Wydaje mi się, że skoczek F4 ma tutaj potencjał, bo po pierwsze zerkam na G6, zerkam na E6, a też jestem zainteresowany pionem z D6, więc mam tutaj sporo chytrych zainteresowań, które mogą oponentowi życie stanowczo utrudnić. No to co? Chyba grzech nie skorzystać, tak? Bijemy po prostu. No i to myślę, że jest już wygrana pozycja obiektywnie, ale jeszcze trzeba tutaj oponenta docisnąć, jasna sprawa. Dobra, 40 sekund, więc jest dużo czasu na luzaku. No dobra, widły widzę. No niczym błyskawica tutaj te widły wypatrzyłem, ale jeszcze musiałem sprawdzić, czy się wszystko zgadza. A wszystko się zgadza, bo bije z szachem. No dobra, byczku, chyba tutaj czas najwyższy na rezygnację, takie mam wrażenie. Dobra, jakieś widły chcesz mi założyć, ta? A to ja ci nie pozwolę. I wiecie, co zagram? Jeszcze nie wiecie, ale zaraz się dowiecie. Zagram posunięcie A3, żeby wiecie, czegoś głupawego tam nie przeoczyć. Aha, mamy mało czasu. No dobra, pod presją czasu Dawid Czerw radzi sobie tak średnio. Ale będzie git. Kurczę, na 13 sekundach to trzeba zachować czujność, nie? Jeszcze do końca! No dobra. Jest zwycięstwo na koniec turnieju, widzowie. No dobra, więc ustrzelony oponent, 5 punktów z 11 partii. Nie jest to satysfakcjonujący wynik, ale wrzucony został między innymi
Gambit Sandomierski, także wesoło. Dobra, więc wobec tego, wiecie co, ja mam jakiś niedosyt. Jeszcze jakoś, no 3 plus 0 sieknijmy sobie, wiecie. Coś jeszcze bym sobie popykał trochę. Także niestety rekord nie został pobity dzisiaj, ale zostanie pobity, widzowie. Gwarantuję. Kiedyś. Na pewno się uda. Dobra, cetrujeczka mówisz. Dobra, tutaj A6. D5. Uderzamy w centrum. Wydaje mi się, że najlepiej to tutaj jest zbić po prostu. Tyk. Wymianki na luzaczku. I teraz coś takiego. I tutaj pozycja jest bardzo, bardzo zdrowa. Tak mi się przynajmniej wydaje. Okej. Okay. Ja się boję czegoś takiego. A, nie jakoś bardzo, jeśli mam być szczery. Dobra, więc zagram hetman C7. I zagram sobie skoczek F6. Chodzi mi oczywiście o to, żebym mógł tutaj zrobić roszadę, nie? No bo póki co to tak średnio było z tym roszowaniem. To co, może gońca na C5 wystawmy. Zbejtujemy tego skoczka na gorszą pozycję. O, no to się osła... Oj, o Jezu, jak mi wyskoczyło. 181 miejsce. 181 miejsce. Nie jest to mój wymarzony wynik. Ale nie ma też dramatu. Bywało gorzej, bywało lepiej. Dobra, no to tutaj lecimy B5. Wydaje mi się, że oponent trochę zbyt optymistycznie sobie tutaj hasa. Hasa sobie na skrzydle hetmańskim. A4, no kurczę, agresor. No dobra, wiecie co? A, roszada to pionka bym stracił. No wiecie co? Może ja zbiję po prostu. A C4, ładny ruch, nie widziałem go. Nie widziałem go. No dobra, więc grzecznie się odsunę. I będę marzył o zdobyciu piona z B4. To jest moje spełnienie najskrytszych marzeń w tej pozycji. Dobra, więc roszadka. No dobry początek dnia. Okej, to może piątkę się kniemy. Nie, bo to będzie mi tylko ten pion podwisał. To mi się nie opłaci. Dobra, więc odejdźmy wobec tego gońcem. Jest atak na hetmana. No cóż, wymieniać hetmanów chyba nie chcę, ale chyba muszę niestety, więc z bólem serca idę rzeczywiście na tę wymianę. No i będę marzył o ataku na B4. No niestety wjazd skoczka na C6 psuje mi całą tę koncepcję, ale ja nie przestanę marzyć. No to jest oczywiście cicha próba wjazdu wiadomo gdzie. Dobra, czy mogę sobie zagrać wieża C8? Powiem tak, zapewne nie. Zapewne nie. Ale nie widzę powodu, żebym nie mógł, więc zagram. Mam 40 sekund w plecy, więc co tutaj nie zrobię, to przewalę na czas. Evoluter 1, dzięki za subika z Prime'em. Nie lepiej gra ci się z podświetlonymi ruchami? W sensie co, żeby mi pokazywało, jakie ruchy są legalne? Nie no, ja raczej wiem, jakie ruchy są legalne, także no ludzie. Dobra, szukamy konterki. Niestety ósma linia jest słaba. Ej.
O, jest. Kurde, profesor jakiś. Dobra, ale kurde, czasu natraciłem jak pajac. Ale te gońce są silne, Jezu Chryste. Oj! Kurczę, bele, no! Było blisko. Niestety, better player, widzowie. Cóż mogę poradzić? Byłem zbyt wolny na tego gadka. Dobra, go next. Jedna się nie liczy. Dawid, czy da się grać Londona w ciekawy sposób? Jeżeli masz technikę gry Dinga Lirena, to da się. A jak nie, to nie. Wystarczyło wymienić wieżę za dwa gońce. O. Jaki masz ranking? Powiem wam pewną tajemnicę, widzowie. Kibice zawsze więcej widzą, a jak się samemu siada do partii, to już tak łatwo nie jest. Być może nie widzieliście o tym. Okej. Dobra, zagrajmy D4. No bo oczywiście nie mogłem tego centrum tak całkowicie odpuścić, no bo to byłby koniec, nie? Po prostu graj lepiej i szybciej. Dokładnie. Widzowie odkryli jeden prosty trik, żeby być koksem w szachy. Graj lepiej i szybciej. Okej, no gońca sobie tutaj obronił oponent. Może zróbmy taki ruch. Co potrzebujesz? Co? Oj, no to nie mam czasu, bo gram party na 3 plus 0. Dawid, musisz po prostu sobie zadać pytanie, co chce zrobić przeciwnik. No właśnie, zadaję sobie to pytanie. Tylko później brakuje mi czasu na koniec partii, wiesz? To jest ten problemik. Dawid, dasz kontakt do swojego barbera? Nie dam kontaktu do mojego barbera, bo już teraz podniósł ceny o 30 zł w ciągu roku. Będzie miał więcej klientów, to jeszcze bardziej podniesie. Nie dam. Dobra, może coś takiego? Dobra, przeciwnik chce tu uprościć pozycję, ale jeżeli ja chcę grać na wygraną, to na takie uproszczenie się zgodzić za bardzo nie mogę. A może uda mi się tutaj skubnąć parę gońców, to
Będą jakieś perspektywy na wygrywanie. Dawid, to chociaż jakiej odżywki do brody używasz? No, żadnej. Także po prostu geny, drogi widzu. No dobra, zbijmy. I wjedźmy na D7, może coś fajnego z tego wyjdzie. Aha. No dobra, to dajmy chociaż szacha. Bo tutaj jak odejdę wieżą, to przeciwnik na E3 mi się pakuje gońcem i będę płakał wtedy. To całkiem mocno. No dobra, więc zbić muszę. No i niestety będę tutaj cierpiał. Dobra, więc chociaż spróbuję zagrać szybko, w miarę. No dobra, jeżeli tutaj nie podwalę czegoś idiotycznego, to może udałoby mi się wymienić wieżę i wtedy przejąć jakąś inicjatywę. No bo jednak mam parę gońców, pozycja dosyć otwarta, więc tak pi razy oko brzmi to jak całkiem niezła sytuacja, tylko póki co jego figury są naprawdę piekielnie, mocarnie ustawione, więc muszę tutaj je zgonić na gorsze pozycje i teraz będę w stanie przejmować inicjatywę. Dobra, cyk. Sobie obronię. Aha, dobra, bo tu mi wisi. Aj, karamba, no. No nie jest lekko tutaj. Nie jest lekko, no. Uff, no dobra, oponent ustrzelony. Nie chcę rewanżu. Z karokaniarzami nie chcę grać. Dobra, lecimy dalej. Spróbujmy tutaj dobić trochę rankingu, bo na żałosne 2530 zleciliśmy dzisiaj. Dawid, składasz czasem Lego? Wiesz co, ja mam młodszego brata. To z nim czasami Lego jest składane, ale tak sam z siebie to nie. Jakoś mam lepsze rozrywki w moim życiu niż składanie Lego. Na przykład granie w szachy. Okej. H4. No dobra, niech tak będzie, że H4. Powiem tak, chyba jakoś bardzo się tej struktury nie obawiam. Zbijmy. Może w ogóle C5 rzucić takie poddymy. No dobra, zapewne nie powinienem z jakiegoś powodu, ale wydaje mi się, że po prostu ten pion na H4 będzie taki dosyć, można powiedzieć, zbędny. Więc będą z tego tytułu liczę jakieś problemy po stronie oponenta. Dobra, wygonimy go na A3. Jakiś szybki gagatek. Dawid, od ilu lat grasz w szachy? Jezu Chryste. Od 16? Więcej może nawet. Zacząłem... Nie, czekajcie.
Zacząłem jak miałem 8 lat, a teraz mam 25. No i tutaj roszady nie mogę zrobić, to mnie boli. Bo pion z D6 podwisał, więc musiałem zagrać wieża A6, żeby obronić tego pionka i dopiero będę mógł zagrać goniec E7. Ale to jest oczywiście pieruńsko-wolne podejście z mojej strony i obawiam się, że to sprawi, że mój król na dłuższą chwilę zostanie w centrum, co jest oczywiście niedobre. Dobrze, tutaj dymi oponent, szanuję. Wiecie co? Ja chyba oleję temat i zrobię po prostu roszadę. O Jezu, to było skrajnie głupie, bo przecież on może zbić, lol. No dobra, no dobra. Więc odwaliliśmy kaszanę, teraz spróbujmy coś tutaj wyczarować, żeby jakoś to przeżyć. Nie wiem, co. Ja policzyłem tylko bicie na D6 i policzyłem, że odbijam gońcem, nie? Okej. No pachnie, pachnie tam jakimś matem, nie powiem, że nie. Od biedy, od biedy. Niech będzie coś takiego, no. Co poradzisz, jak nic nie poradzisz, nie? A, piona podstawiłem w ogóle. Kurde, bele, no. Coś nic dzisiaj nie widzę. Lol, no nie jest to dobra sytuacja, ewidentnie. Kurczę. Jeżeli muszę grać wieża A8 i mam 20 sekund, no to nie ma takiej fizycznej możliwości, że ja to przetrwam. Wygrana jest. Wygrana jest. Wygrana jest, widzowie. I już nie. Kurcze! No niestety. Dobra, dawaj rewanż, goście, bo się wkurzyłem. Kurde! No zabrakło czasu! Zabrakło czasu! Ale gość był do porobienia, no. Lecimy, lecimy, kurcze, muszę się odegrać. Dobra, Francuz. A, jednak takie wygibasy. No dobra, no dobra. Niech tak będzie. Rzeczywiście ludzie grają to B6 coraz częściej. Też do mnie osobiście jakoś to B6 nie przemawia. Dobra, wiecie co? Dla beki? A nie, dobra, to by było za głupie.
To by było zbyt głupie. Dobra, zagrajmy D5 na jolo. Dobrze. No mam tutaj króla w centrum, co oczywiście no, nie jest idealną sytuacją. Dobra, zróbmy tak. On zagra wieża E8. I kurde, wiecie co? Chyba zbiję na F7 i zagram gonie C3. I razy oko się to trzyma. Aha, tak w ogóle zagrał. No dobra. Co ja ci na to powiem? Dobra, zrobię roszadę dla odmiany. Mogłeś poświęcić króla i wygrać hetmana? Być może. No nie była to lekka sytuacja, widzowie, no to na pewno. Ale robiłem co mogłem. Wszystko co tam mogłem, to zrobiłem. Kurczę, no weź się odczep ode mnie, człowieku. No i co, piona tracę po prostu. No niefortunne. Pionki te twoje jak po wylewie. No rzeczywiście przyznaję widzowi rację. Konfiguracja moich pionów w tej sytuacji jest absurdalnie fatalna. A to oczywiście sprawia, że pozycja musi być tragiczna. Ale dobra, w poprzedniej partii chłop podwalił wieżę. Także być może po raz kolejny coś się tutaj poszczęści nam. Dobra, i teraz wydaje mi się, że to jest moment, gdzie przejmujemy inicjatywę. Dobra, może jeszcze za chwilkę, ale to już są te okolice. Patrzcie, wjadę zaraz na D7. Myślę, że tutaj jest potencjał w tej sytuacji, wbrew pozorom. Bo ile tu mam pionów w plecy? 2. No to z dwoma pionami w plecy do gry. Patrzcie. No on oczywiście wjedzie tutaj. Ale ja już zaczynam marzyć w tej sytuacji. Ej, chcę mi gońca zabrać. No nie bardzo mam co z tym fantem zrobić jakoś logicznie. Już pachnie jakimś matem, tylko nie z tej strony, co byśmy chcieli. No dobra, no to tego nie uratujemy, widzowie. No nie wiem, co tu chłop musiałby odwalić, żeby to przegrać. Kurde no. Jakie kombo. Dobra. Dawaj rewanż, kurde. 2-0 mnie chłop rozjechał. Dawaj, muszę się odegrać. Dobrze. Dobra, teraz już bez żartów lecimy z koksem.
Wjechał mi gość na ambicje, muszę przyznać. Do 5 przegranych? Dobra. Co teraz grasz, Dawid? Teraz gram, jakby to ująć, spontaniczny meczyk z panem Good Position. O nic. Gościu gra lepiej końcówki? Nie, on beznadziejnie gra końcówki, tylko w końcówce ja mam 5 sekund, a on 50. To jest pewien problem. Taki tyci tyci. Dobra, zróbmy furtkę. Dla króla, dla pewności. Spróbujemy gdzieś ukąsić oponenta. Cyk, już pionek będzie wisiał. No dobra, no dobra. Tu chcę wjechać ewidentnie. Dobra, na YOLO lecimy F5, żeby zaktywizować gońca. Okej. Ups. Aś się uczepił, skubany. No dobrze, dobrze zagrał, no nie powiem, że nie. No ta jego wieża chyba taką mizerną tutaj pozycję posiada, nie? Dobra, spróbujemy go na królu docisnąć. Ale z zimną krwią zbił piona, skubany. No dobra. No szanuję, chłop. Umie się naparzać. Pierwszy raz mam lepszy czas w ogóle w tym pojedynku. Na ostro. Podkręcamy atmosferę na królewskim. Oponent się już poci z całą pewnością. Skubany, kurczę. Się nie patyczkuje, zgarnia te pionki. Kurczę. No cholera.
Dobra, dawaj nexta, byczku. Dawaj nexta. Zapomniałem o tej wieży. Zapomniałem o tej wieży. Cholercia, no. Aja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 j. No dobra. Spróbujmy coś innego, bo tutaj chłop mnie po prostu adoptuje w tym momencie. Chłop mnie adoptuje po prostu. No dobra. Ale po prostu czuję, że tam było okej. Czuję, że tam było okej. Był ewidentnie potencjał w tamtej sytuacji, który został przeze mnie zaprzepaszczony. Dobra, to już nie jest walka z przeciwnikiem, widzowie. Na tym etapie to już jest walka z samym sobą. Ale wiecie, taka wygrana po 3 porażkach będzie smakowała 10 razy lepiej. Mówię wam. Wiem z doświadczenia. No dobra, białe pola wokół mojego króla są oczywiście pieruńsko słabe. Co z tym fantem zrobić, za bardzo nie wiem. Dobra, no może wprowadźmy figury do akcji, no to jest zazwyczaj dobra myśl. Więc kontynuujemy tutaj rozwój po prostu. Bicie wchodziło na E6? Być może. A, i że bije na C6. No, masz rację, wchodziło. Dobra, spróbuję tym razem na szybkości w oponenta wjechać. Bo pierwotnie partię przewalałem właśnie przez brak czasu. Kurde, dobra, oddam hetman. Dobra, więc to był głupi pomysł raczej. Jezus Maria, no po co ja to zrobiłem? Dobra, nie wiem. Coś mi się tutaj stało, ale nie wiem co. Poddymił, no. Powiem tak, gdybym nie podstawił tego pionka na B2, to byłoby okej. No tylko podstawiłem. Nie widziałem, że tego piona tracę. Bo gdybym nie tracił tego piona, to cała koncepcja miała rację bytu, no. Ale ja czuję, że oponent traci siły już w tym momencie. Nie wiem, czy zauważyliście? Zaczął znacznie wolniej grać. Na początku to mnie rozjeżdżał, w ogóle się nie zastanawiał. Teraz już zaczął myśleć. Ewidentnie kondycyjnie oponenta bierzemy. Mówię wam. Oj, na C7 mogę iść. Aj, ty głupolu. Kurde, no to byłoby lepsze znacznie. No jedyna szansa, że podwali mata na 8 linii. Aj, no nie podwalił. Zero współpracy ze strony oponenta.
Dobra, bije. Ty, bo on ma 20 sekund, może to przetrwa? Jak? Nie wiem, co grać w ogóle. Kurczę, no! No jak on tak szybko? Dobra. Nie, nie, nie. Nie, ja chcę z tamtym grać! Dajcie mi tamtego gościa! Cholera, kliknąłem sobie. Dawaj, rewanż, rewanż, akceptuję! No proszę! Nie chcę z tobą grać. Gdzie ten rewanż jest? Jest, dobra. Dobra, byku. Partia o wszystko. 4-0 jest. Dobra, dobra. Odpalamy hiperprzyspieszonego smoka, widzowie. Ej, na mata po prostu? Ja wiem, że tam jakieś goniec C5 wisi w powietrzu, ale to chyba nic się nie dzieje na ten moment. O! Tego nie liczyłem ja. Kurde, dobry chłopiec, no. Niezłe taktyki widzi. Znaję. A je, 5. Jezu, no co chłop wyliczył? Ja. O. Kubaniutki. Kurde. Jakiś Magnus Carlsen incognito tam na tym Norway Chess w kiblu sobie szachy odpalił.
No nie no, zostałem po prostu rozgromiony autentycznie. Dobra, tutaj jeszcze matematyczne szanse widzę w tej pozycji, tak właściwie. Mam tego skoczka niezłego, nie? Więc może coś tutaj przy dobrych wiatrach namieszamy. Ale no wjechał mi po prostu na psychę chłop. Nieziemsko. No powiem tak, myślałem, że będzie gorzej właściwie. Jeszcze tutaj stoimy. 30 sekund chłop ma. No dobra, no dobra. Dobra, tu cię ukąszę. Rozbijmy. Kurde, widu. Kurde! No, chłop! Dawaj next. Kurde, ale jak go pokonam, będę taki szczęśliwy. Nie, no po prostu... Dobra, gram D4, zobaczę. Jezu, no jak on takie taktyki widzi. Skubany, no. Dawaj, chłopie, kurde, lecimy. Dobra, A4. Pokaż, co masz. Lecimy. A, ZKO! Już zgłupiał. Dobrze, dobrze. Zaskoczyliśmy oponenta. Już połowa sukcesu za nami. No i teraz trzeba tę beznadziejną pozycję w coś mądrego zamienić. Kurde, no muszę się tu przyznać do błędu niestety i wycofać grzecznie. Choć mi się to nie podoba oczywiście. Jaskół farmi na nowym koncie. Nie no, myślę, że Tomek by czegoś takiego mi nie zrobił. Dobra, jeśli tam nie dostaję jakiegoś mata od razu,
To gramy tę pozycję. Znaczy w sensie wiecie, no gramy to tak może za dużo powiedziane. Jeszcze żyje. O, to jest prawidłowe określenie dla tej sytuacji. Ale chłop jest szybki, nie? Pod presją czasu, kurczę. Nieźle sobie radzi. No ale skubany cały czas lepiej się ustawia ode mnie, to przyznaję. Jakoś... nie mam żadnej kontry na tego zawodnika. No ale dobra, spróbujmy go oflagować. No raz na sześć powinno się udać, nie? Raz na sześć powinienem wyflagować oponenta. Dobra, zagram H3. Żeby tam, wiecie, furtka dla króla w razie potrzeby była. No w razie na jakieś takie wygibasy mam skoczek F3 i pole H2 kryje. Więc to pi razy oko się zgadza. Ej, dociska mnie gość. No dobra, pionka podstawiłem. To, jaki profesor! Pany skoczkiem. No ewidentnie bez podjazdu jestem do tego gościa, całkowicie. No to głupie raczej. Dobra, jest szansa na remis. Jest szansa na remis. Okej. Dobra, jolo, gramy na wygraną. No jak on tak szybko to gra? No kurczę, no na primowach leciałem. Dobra, dawaj nexta. Co to jest za człowiek? Niepodpisany, ale 6-0 ma ze mną. Pss. Mogłeś remis brać? No właśnie nie, bo jakbym zaproponował remis, to nie zdążyłbym i tak na czas bym przewalił, więc musiałem na szybkości lecieć, nie?
Ale nie, no chłop po prostu pod presją czasu to chyba leci na samych prymowach, nie? No mocarny, mocarny zawodnik, widzowie. No ale dobra, no tu mam 30 sekund więcej po 6 ruchach. Chyba chłop mi daje fory po prostu. Ale przecież mu związanie robiłeś i nie wziąłeś, wiesz. No dobra, byku, no chciałem być szybki, no nie wyszło. Robiłem co mogłem. No ale tutaj to czuję się opluwany, bo... Fory jak byk. No ta, no chyba tutaj fory są dawane IM-owi. No ale bez przesady, no aż taki słaby nie jestem. Prawie byłeś szybszy. No ta, tylko kurczę, te 2 sekundy, nie? No przecież to... Moment. Powinienem dostać tam ćwierć punktu za tamtą partię. No dobra, mamy parę gońców. Ale tutaj pozycja mocno zablokowana, nie? Więc będzie trzeba jakoś popracować nad tym, żeby te gońce się rozkręciły. Okej. No i A3 będę wrzucał, nie? Ej, obronił się. Skubany ma minutę mniej, no jak teraz mnie znowu oflaguje, to ja się rozpłaczę chyba. No kurde, i na E6! Ja cię nie wierzę w to. Nie no, co za skam, no.
Nie no, YOLO, lecimy do przodu. Tak, widzowie! 7 partii mi to zajęło, ale oponent został ustrzelony w tym momencie. Nie no, co to jest za chłop? Już nie gram z tobą. Spaduwa. Co to jest? Nie no, chłop po prostu tak sfarmił ranking na mnie. Zobaczcie kurczę, cyk, 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 cyk. Miał prawie 2700 kiedyś. Ale w końcówkach to tak mnie łoił na zegarku. To głowa mała. No tutaj zleciał z tego. No. Dobra, ty, a dawaj byku buleta, spróbujmy. Wyzwę go. Na 3 plus 0 ewidentnie on lepszy, a zobaczmy na buleta. Ale nie, no to jest dramat, kurde, no chłop mnie tak łoił. To nielegalne powinno być. No na buleta nie chcę grać. No dobra widzowie, także myślę, że tym miłym akcentem możemy sobie na dzisiaj zabawę zakończyć. Także teraz 3 godziny przerwy i widzimy się o 23.00. Będę komentował wyczyny Dudy na wieczornym wtorku dla utytułowanych. Także dzięki wszystkim za teraz, za wspólną zabawę. No i widzimy się potem. Także pa pa widzowie.